Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku biznesowych opowieści. Ja jestem Michał Sen, a ze mną jest... Krzysztof Poniatowski. Witajcie. To już trzecia odsłona naszego podcastu, w którym staramy się opowiadać Wam historie dotyczące bohaterskich przedsiębiorców. Osób, które stwierdziły, że chciałyby swoje życie potoczyć w pewien nieszablonowy sposób i zrobić coś nowego, innowacyjnego. W dwóch poprzednich podcastach skupiliśmy się trochę na rynku zagranicznym, na Disney'u oraz na McDonaldzie. Dzisiaj, w dzisiejszym podcaście chcielibyśmy opowiedzieć Wam o polskiej firmie, polskiej bardzo dużej firmie, którą jest Allegro. Ale zanim przejdziemy do historii tej firmy, Nihat, co ostatnio kupiłeś na Allegro? Ostatnio na Allegro kupiłem ostrze do noża elektrycznego, który właśnie używam w firmie, używają też moi współpracownicy do po prostu cięcia mięsa, ponieważ może mówiłem w którymś podcaście, ale prowadzę właśnie restaurację typu kebab, i w takim właśnie miejscu jest potrzebny nóż elektryczny do cięcia mięsa. Co jakiś czas te ostrze po prostu się zużywa, trzeba kupić nowe. A fajne zamienniki są właśnie na Allegro do różnych modeli. I najczęściej po prostu z Allegro korzystam w taki sposób. Nie pamiętam, żebym kupował sobie jakąś odzież czy, czy coś takiego. Bardziej takie rzeczy, które potrzebuję, związane z przedsiębiorstwem, lub jakieś takie gadżetowe. Jasne. A korzystasz z Allegro Smart? No tutaj co prawda nigdy nie korzystałem. Krzysztof, wiem, że Ty korzystasz. Ogólnie, Allegro to mogłaby być Twoja reklama, gdybyś się bardziej postarał. Może z czasem odświeżymy format, dostaniemy jakieś nowe informacje bezpośrednio od przedsiębiorstwa, i wtedy będzie odcinek sponsorowany. Ale tak całkiem serio, no to nigdy nie korzystałem z Allegro Smart. Wiem, że to jest duża oszczędność w skali roku. Ja co prawda aż tak dużych wydatków nie robię. Jednak tam chyba na profilu czy gdzieś tam przy zamówieniu zawsze wyskakuje, że przy historii zamówień oszczędziłbyś na przykład 150 czy tam 200 zł w skali roku. Ja z tego nigdy nie korzystałem, ale, ale o tym będziemy pewnie rozmawiać też w kolejnej części podcastu. No ja wiem, że ty Krzysztof na pewno korzystałeś z tego. Tak, zdarzyło mi się korzystać ostatnio nawet odświeżyłem swoją licencję, ale tak jak zresztą powiedziałeś, nie jest to odcinek sponsorowany, więc o nowinkach technologicznych związanych z Allegro powiemy sobie później, ale nie musimy tego ukrywać i myślę, nie bójmy się tego stwierdzenia, że jeśli chodzi o samą firmę Allegro, jest to jedno z największych osiągnięć w historii polskiego internetu. Firma została założona w dobrym roczniku, jak ja to mówię, w 99. Jest to największa obecnie platforma e-commerce w Polsce. Na samym początku jej celem było... Prowadzenie aukcji różnego rodzaju przedmiotów. Był to taki serwis e, aukcyjny. E, oczywiście, serwis ten zmieniał się z upływem lat i obecnie widzimy go, w jaki sposób on e, wygląda, w jaki sposób się zmieniał. Jest on tak naprawdę odpowiedzią na to, jakie były oczekiwania klientów wobec tego portalu. Obecnie Allegro to nie tylko największa platforma e-commerce w Polsce, ale też jedno z najważniejszych i powiedzmy największych przedsiębiorstw w kraju, jeśli chodzi o taką popkulturę, jeśli chodzi o zmienianie pewnych nawyków, trendów. A dlaczego? No, ponieważ e-commerce w Polsce się rozwijał na naszych oczach. Ostatnie 20 lat w Polsce to ciągły rozwój i także rozwój e-commerce'u, a Allegro jest dominujący na rynku. Sam fakt tego, że debiut w 2020 roku był jednym z największych w historii Polski, Potwierdzający po prostu to, że Allegro jest dominujący w swojej pozycji, w swojej niszy na lokalnym, ale też i pobliskich, jeśli chodzi o zagraniczne rynkach. Ma to ogromny wpływ na jakość usług, ma to wpływ także na, na samą branżę e-commerce, na to, jak to się wszystko rozwijało, kształtowało w ostatnich latach. No i też oczywiście podejście zakupowe Polaków, bo dzisiaj praktycznie każdy z nas zamawia cokolwiek z internetu, a myślę, że spokojnie można powiedzieć, że co druga osoba, która słucha tego podcastu, zamawiała coś z Allegro. Zgadzam się z Tobą jak najbardziej, Nihat. Chciałbym tutaj jeszcze tylko dodać, że celowo powiedziałam o dobrym roku 99. Z uwagi na to, że ja i Nichat w 99 roku się urodziliśmy. Allegro zaingur, zaingurowało swoją działalność pod koniec lat 90., a takim pierwszym przełomem było wystawienie Volkswagena Polo z ceną startującą od złotówki pod koniec 2000 roku. Cena tego auta finalnie osiągnęła ostatecznie 30 tysięcy złotych, co na tamte realia rynku wydaje się kwotą dość sporu, szczególnie że ten biznes e komersowy dopiero startował. Chociaż Polacy z zapałem zaczęli korzystać z aukcji online, Allegro stanęło przed ryzykiem upadku ze względu na problemy finansowe spółki Surf Stop Shop w marcu 2000 roku. Jednak na całe szczęście w krytycznym momencie pojawiła się brytyjska firma QXL, która przyjęła Allegro i zaczęła je dynamicznie rozwijać. Gdy QXL przejmował portal, miał on zaledwie albo aż z uwagi na początek działalności 5,5 tysiąca użytkowników. W ciągu niespełna dwóch lat, czyli do roku 2002, liczba ta wzrosła do 350 tysięcy, a przelicytowane przedmioty dochodziły do sumy 97 milionów 97 milionów złotych. Cały rynek e-commerce w tamtych czasach w Polsce wynosił od 50 do 60 miliona, milionów, tak podają szacunki. Więc można powiedzieć, że udział, mimo tego, że pewne teraz porównujecie te kwoty, no ale udział Allegro to jest 97 milionów, rynek w Polsce 50-60 milionów, tak, bo na rynek Allegro wpłynął również biznes zagraniczny z uwagi na to, że brytyjska firma ich przejęła. Jeśli chodzi o same dokonania Allegro, no to tak się podaje, że z tych 97 milionów około 85-90% to były właśnie udziały w rynku w Polsce. Ale jak sukces Allegro wpłynął na zyski QXL Poland. Firma szybko wprowadziła prowizję dla sprzedawców, co było swoistym game changerem w marcu 2001 roku Allegro stało się pierwszym polskim serwisem aukcyjnym, który zaczął pobierać prowizje, co przyniosło im zysk do końca tamtego roku. O wprowadzeniu prowizji było głośno w całym internecie. W całym polskim, oczywiście, internecie, i na początku, jak wiadomo, wszystko, co jest innowacyjne, co nakierowane jest na zysk, y, reklamy i te sprawy no jest początkowo traktowane krytycznie no widzimy to nawet dzisiaj gdy jakieś startupy próbują chociażby Chat GPT to wszystko co jest związane ze sztuczną inteligencją no jest dużo obaw pewnie też słusznych e, no ale gdziekolwiek co byś nie robił w życiu pamiętaj jak będziesz się wychylił z szeregu będziesz krytykowany przez jakiekolwiek tam osoby które spotkasz po prostu na tej swojej drodze biznesowej czy edukacyjnej i tak samo było z Allegro wiele osób przewidywało nadejście międzynarodowych gigantów takich jak na przykład eBay, ale właśnie Allegro, budując wieloletnią tą pozycję na rynku, w ogóle nie odczuło zagrożenia. I nie wiem czy nawet pamiętacie, gdy eBay próbował wchodzić na rynek, co prawda my byliśmy wtedy bardzo młodzi, bo to był rok 2005, ale on nawet do dzisiaj eBay, jeśli chodzi o takie decyzje zakupowe. W Polsce moim zdaniem nie ma w ogóle żadnego podjazdu do Allegro. Ostatnie lata tutaj jeśli chodzi o zagrożenie no to jest Amazon. Mimo wszystko Allegro jest nadal królem i e commerce w Polsce i podejrzewam, że będzie w następnych latach również królową, a na pewno będzie w top 3 jeśli chodzi o rozwój, bo to jest po prostu coś kosmicznego jeśli chodzi o jedną firmę mającą wpływ tak ogromny zakupowy na tyle milionów Polaków. Zgadzam się z Tobą, Nichat. To nie tylko decyzje biznesowe, czyli ja sobie coś zamówię i sobie kupię, ale to też wielki research produktów, sprawdzenie, co jest jakby dostępne w ogóle na rynku, jakie są modele, jakie są opisy. Dajmy na to, ja wielokrotnie szukając czegoś, posługuje się opiniami i komentarzami, opisami z Allegro, bo one są dość mocno rozbudowane w porównaniu z innymi serwisami. Fajnie wspomniałeś tutaj o wątku Amazonu. Parę lat temu faktycznie Amazon chciał wejść na nasz rynek, ale to nie jest jedyny portal, który chciał wejść, można powiedzieć, w szranki z portalem Allegro. Prawdopodobnie większość z nas kojarzy sławną reklamie Shopee PPPP i pioseneczkę, która przez dość spory okres sporo osób denerwowała. Ja również byłem w grupie tych osób. Oficjalnie Shopee wycofało się z naszego rynku, mimo że było tanim takim konkurentem w serwisu Allegro, coś na kształt AliExpress. No te Allegro przez te ostatnie lata fajną pozycję, taką można powiedzieć dominującą stworzyło sobie na tym rynku e-commerce i myślę, że tak jak powiedziałeś, ciężko będzie w kolejnych latach ją tak jakoś, można powiedzieć, nadszarpnąć w jakiś taki drastyczny sposób. Ale przejdźmy dalej do historii, rozwinijmy ją trochę, w jaki sposób to wyglądało, podzielmy się jeszcze trochę ciekawostkami związanymi z firmą Allegro. Na pewno jedną z nich jest to, że ten nasz serwis Allegro, założony w 1999 roku, pierwotnie miał nosić nazwę Zatoka. Niemniej jednak nazwa ta była zastrzeżona, więc wybrano portal Allegro. Dotarliśmy do wywiadu pani Anny Tokarek z działu komunikacji korporacyjnej allegro.pl, która wspominała w wywiadzie, że pierwotnie Allegro miało być miejscem dla hobbystów. Miał być miejscem, gdzie ludzie się po prostu spotykają, wymieniają doświadczeniem, licytują pomiędzy sobą jakieś takie przedmioty związane z no, ich zainteresowaniami, jakimiś pasjami. A zobaczcie, w jaki ciekawy sposób to się przerodziło, w jak bardzo tutaj e, sposób to się rozwinęło z uwagi na te właśnie zmieniające się potrzeby klienta i rozwijający się rynek e-commerce. Powiedziałem jakiś czas temu o liczbach, mowa tu była o 5,5 tysiąca uczestnikach w roku 2000, potem zwiększeniu tej liczby do 350 tysięcy w ciągu dwóch lat. Statystyki podają, że w roku 2003 na Allegro miało już milion użytkowników miesięcznie, a w 2007 roku zatrudniało 400 osób. Więc przez pierwsze 8 lat naprawdę było mocno rozwojowym, jeśli chodzi o tą firmę. Zaczęła obsługiwać coraz więcej ludzi, zaczęła obsługiwać coraz więcej paczek i zakupów. Więc możemy tutaj zobaczyć, że ta firma i potrzeba rynku e-commerce w Polsce była bardzo ciekawie realizowana właśnie przez tą firmę Allegro. Firma ta dalej stale się rozwija, odpowiada na coraz to nowe, kolejne potrzeby rynku. Możemy płacić za Allegro, teraz nazywa się to PayU, pay, pay czyli nie tylko możemy w łatwy i prosty sposób znaleźć interesujące nas rzeczy, zweryfikować ich cenę, porównać u różnych sprzedawców, to jeszcze dodatkowo możemy je kupić w bardzo szybki sposób. Szybkim przelewem nie musimy przepisywać numeru kont. Platforma płatnicza jest powiązana z serwisem. Dodatkowo, ostatnio deklarowane i tutaj udostępnione są użytkownikiem również możliwość płacenia w systemie cyfrowym, jeśli chodzi o raty. Eliminuje to potrzebę podpisywania różnego rodzaju umów czy telefonowania. W eliminowanie takiego procesu, który. Jest obecny aktualnie w innych takich stacjonarnych sklepach, gdzie chcąc kupić, dajmy na to telefon czy laptop na raty, przychodzimy i tak naprawdę sklep pośredniczy w umowie kredytowej z bankiem. I my dostajemy ten przedmiot na raty, ale tak naprawdę naszym wierzycielem jest w tamtym momencie bank. Tutaj w tym momencie Allegro staje się naszym wierzycielem. Jest to pierwsze takie rozwiązanie, jeśli chodzi o polski rynek i co więcej, serwis złagodzi wymagania dla użytkowników, co przyczyniło się dodatkowo do zwiększenia transakcji dzięki właśnie tej płatności związanej z ratami. Za sukcesem Allegro Stoi Arian Bakker. Jest to holender, który przybył do Polski pod koniec lat 90. po przegranym zakładzie. To on właśnie wymyślił polską odpowiedź na amerykański eBay. Istnieje taka anegdota, że podczas poszukiwania wsparcia w tworzeniu projektu jakiś haker włamał się do systemów jego firmy. I właśnie zamiast podejmować się tych kroków prawnych, aby usadzić delikwenta i dostać pewnie jakieś odszkodowanie. Baker po prostu zaoferował mu współpracę. Początkowy budżet na ten projekt wynosił 30 tysięcy złotych. Także na tamte czasy pewnie to są spore pieniądze. Dzisiaj no to jest kropla w morzu, jeśli chodzi o zakładanie przedsiębiorstwa. Dzisiaj można więcej dostać pieniędzy z samego Urzędu Pracy, jeśli jako bezrobotny złożysz wniosek o dofinansowanie na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeszcze tak nawiązując do tej akcji z hakerem filmie odnośnie Marka Zuckerberga pokazujący jak powstał Facebook, jest taka scena, że Mark już ma swój portal i potrzebuje po prostu kolejnych programistów do tego, aby pomogli mu to rozwijać. Więc w koledżu organizował takie zawody, gdzie było czterech różnych delikwentów, różnych uczniów, kolegów z uczelni, którzy byli właśnie na kierunku związanym z programowaniem i oni mieli zadanie złamać kod danej strony czy danego systemu, ale oprócz tego, że jak wiadomo w zawodach wygrywa ten zazwyczaj, który robi coś najszybciej albo jest w czymś najlepszy. Tak tutaj było utrudnieniem to, że co minutę dostawali polany kieliszek jakiegoś alkoholu dość mocnego podejrzewam, raczej to nie było piwo. No i tutaj właśnie takie utrudnienie, które pokazywało, że ludzie, którzy zdobyli pierwsze miejsce, byli zatrudniani u Marka. No to też pokazywało oczywiście te nadprzeciętne zdolności. Fajnie tu wątek wspomniałeś dotyczący tego konkursowania, jeśli chodzi o różnego rodzaju firmy. Słyszałem o podobnym, jeśli chodzi o firmę Google, gdzie. E jest specjalny konkurs ogłoszony na wyszukiwanie różnych przejść, takich można powiedzieć, furtek, jeśli chodzi o działania hakerskie. No i szuka się takich białych hakerów, którzy spędzają czas, wyszukują różnego rodzaju tutaj problemy w zaporach, jakieś tutaj niedociągnięcia, zgłaszają te błędy i zarabiają na tym spore pieniądze. Jeśli się nie mylę, rankingiem w ogóle. Znajdywania takich błędów, jeśli chodzi o firmę Google, jest Polak, więc taki ciekawy, można powiedzieć, narodowy wątek w globalnej korporacji. A jest to takie dość popularne działanie, by właśnie takich białych hakerów zatrudniać do właśnie wyszukiwania różnych błędów, bo taniej będzie takiej osobie zapłacić za znalezienie problemu, niż potem rozwiązywać ewentualne konsekwencje jakichś błędów związanych z systemem. Tak, ogólnie jeśli chodzi o branżę IT, chodzi o programowanie, no to tutaj Polska, Polacy są. Myślę na topce, na, na, myślę, że nawet na podium. Dużo przecież Polaków wyjeżdża na zagraniczne uczelnie, czy potem są zatrudniani w, w światowych korporacjach, które płacą ogromne pieniądze. I co chwilę słychać, że któryś programista z Polski e, osiąga jakieś bardzo ciekawe wyniki i pracuje w bardzo fajnych firmach. No ale wracając już bezpośrednio do Allegro. W 1999 roku baker wspólnie z trójką entuzjastów z Poznania stworzył portal aukcyjny o nazwie Allegro, kojarzący się z dynamiką i szybkością. Szczerze, no jak dobrze to przekminić, to troszeczkę jakiegoś sensu to miało w późniejszym etapie oczywiście rozwoju no dużo, dużo jest przypadków, że zamawiasz z Allegro dany produkt i w tym tygodniu 2-3 dni już masz, więc ta dynamika i szybkość, nie wiem, czy ona była na starcie, bo wiadomo 20 lat temu te wszystkie systemy kurierskie raczkowały i ciężko było coś otrzymać tak ad hoc, no tak czy, tak czy inaczej uruchomienie serwisu miało miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia w skromnej piwnicy w Poznaniu, czyli to takie typowy startup, który był prawda stawiany w garażu, a dokładniej w piwnicy. Nie ma to tak jak u nas, no, bardziej chyba piwnica czy mały pokój. Bo w Stanach, wiadomo, te garaże bardziej są popularne, jeśli chodzi o stawianie różnych firm. U nas dużo, dużo jest tych blokowisk i dużo po prostu się działo w czasach i komuny, i potem po komunie, że właśnie ludzie rozwijali swoje przedsięwzięcia. Zresztą my tak, tak samo rozwijamy w bloku jednym i drugim swoje przedsięwzięcie, jakim jest podcast. Allegro miało początkowo służyć głównie pasjonatom, tak jak wspomniał Krzysztof. Informacje o nowym serwisie rozprzestrzeniały się głównie z ust do ust, i to był właśnie ten marketing, o którym Krzysztof także wspomniał. On na początku nie był pompowany reklamami. A właśnie takim reklamą szeptaną jest ona skuteczna do dnia dzisiejszego, czego przykładem są chociażby restauracje. Oczywiście, social media dają tą przewagę, że można zdobyć coś szybciej, jeśli chodzi głównie po prostu o rozpoznawalność. Ale nadal jesteście tego pewnie idealnym przykładem. Jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi, to gdzie idziemy jeść? Jeśli mieszkacie w danym miejscu, to po prostu znacie najlepsze knajpy w okolicy, wiecie, gdzie dobrze karmią, czy, czy po prostu tak samo, jeśli chodzi o kwestie filmu, pójście do kina. Także pytacie znajomych, ej, byłeś na Oppenheimerze, byłeś na Barbie, czy polecasz? Opinie w internecie oczywiście są też potrzebne, jednak ten marketing szeptany nadal działa. Pomimo elitarnego charakteru internetu w tamtym czasie, bo internet w latach 2000- no, był nowością, szczególnie w Polsce, cała era, tak zwana bańka dotkomów wtedy, wtedy miała, można było naprawdę zarobić fajne pieniądze na, na domenach. Mimo wszystko, Polacy lgnęli do tego internetu. Efektem było to, że po kilku miesiącach od uruchomienia serwisu został nabyty ten portal czyli Allegro przez brytyjską grupę za 75 tysięcy dolarów. Tak. Takim pierwszym zderzeniem, dość mocniejszym jeśli chodzi o Allegro, z konkurencją, był rok 2005. Właśnie wtedy amerykański gigant eBay próbował wejść na polski rynek. Jednak Allegro odparło się, odparło się oparło się go, utrzymało prowadzenie. W ciągu kolejnych lat, choć wiele innych marek, tak jak zresztą wspominaliśmy, Amazon, AliExpress, AliExpress swojego czasu, czyli azjatycka marka, Shopee, próbowały wejść na rynek. Alegro ciągle opierało, rozpoczynało agresywne kampanie marketingowe i wychodziło cało z tych różnych konfliktów, które miały miejsce związane właśnie z nowym graczem na rynku polskim. Jeśli chodzi o Allegro, to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, że tak naprawdę dzisiaj moze, możemy znaleźć wszystko: motoryzacja, moda, dom, i ogród, elektronika, książki, a nawet jedzenie. Możemy tak kupować dzisiaj jedzenie przez Allegro i on jest dostarczany. Dosłownie możemy znaleźć tam wszystko: umeblowanie, totalnie każdą kategorię, jaką, a nawet te rzeczy 18, także są dostępne na Allegro. Tak czy inaczej. W każdym miesiącu Allegro jest odwiedzane przez około 20 milionów klientów miesięcznie, tak? To jest ogromna liczba. Nie znam drugiego takiego e-commerceu polskiego. Nie doszukałem się żadnych takich informacji, żeby aż tak duża liczba była chociaż zbliżona do Allegro. To jest ponad 290 milionów ofert produktów o różnych korzystnych, czy to cenach, czy też kategoriach, które po prostu są dla nas wygodne i bezpieczne, jeśli chodzi o zakupy i szukanie. I tutaj także to, co wspominaliśmy na, na początku podcastu, takie usługi jak Allegro Smart, które ułatwiają chociażby darmową dostawę do, do domów i cały ten ekosystem. No trzeba przyznać, że jest dobrze przemyślany, że jest dobrze skonstruowany. To jest wiele lat doświadczenia, wiele lat też próbowania tego, co działało, to co nie działało. W późniejszym etapie będziemy też mówić o tym, że Allegro oprócz takiej bezpośrednio usługi takiego po prostu marketu online ma też dużą przewagę, jeśli chodzi o posiadanie danych o nas, o Polakach, o też tutaj w sąsiadach naszych, jeśli chodzi o Czechy, Słowację, kawałek Niemiec pewnie. Tak, tak czy inaczej, dzisiejsze Allegro to, to wiadomo to jest całkiem inna, inna e, sytuacja niż to było 20 lat temu. Dzisiaj jest to dynamiczny model biznesowy, który ciągle się rozwija, który ciągle dostosowuje się do tej cyfrowej gospodarki, zmienia zasady tak naprawdę, bo zasady mogą się zmieniać na podstawie jakichś utartych schematów, ale gro, które od 20 ponad lat jest na rynku, y, moim zdaniem po części samo wyznacza pewne trendy, uczy nas, konsumentów, jak powinniśmy dokonywać zakupów ale też jest podatne na wszelkie zmiany i gotowe na konkurowanie z różnymi gigantami podejmuje się tych rękawic i myślę, że na ringu stoi twardo, nie daje się nokautować i przez kolejne lata oczywiście Pomimo różnych konfliktów, czy to własnościowych, czy jakichś zawirowań, o których będziemy mówić w kolejnej części podcastu, stoi nadal twardo i na tym ringu raczej zbija kolejnych oponentów. Wspomniałeś chwilę o kontrowersjach i różnych konfliktach związanych z Allegro, więc teraz płynnie przejdziemy do tej części podcastu. Jednym z pierwszych konfliktów i kontrowersji, związanych właśnie z prowadzeniem działalności Allegro, są opłaty i prowizje. W przeszłości niektórzy sprzedawcy skarżyli się na bardzo wysokie prowizje pobierane przez serwis. Uważali, że Allegro stosuje niekorzystne dla nich warunki, które czynią trudniejszym zarabianie pieniędzy poprzez platformę. Oczywiście, tak trochę prześmiewczo mówiąc, najlepiej by serwis najlepiej. No, najlepiej by serwis proponował darmowe usługi i świadczył darmowo swoje korzyści, jednak wtedy pewnie platforma by się nie utrzymała, tak? Na czymś musi zarabiać? Więc takie kontrowersje, takie, że tak powiem, głosy sprzeciwu i skarg są moim zdaniem naturalnie zrozumiałe, że sporo osób, korzystając na samym początku z darmowego portalu, przy wprowadzeniu pierwszych opłat, zaczęło tutaj mieć jakieś wątpliwości, czy to na pewno jest słuszne i odpowiednie. Jednak z perspektywy czasu myślę, że jako kolejny kanał, gdzie można dystrybuować rzeczy, szczególnie w tej takiej erze cyfrowej, zdalnej i szybkich zakupów. Myślę, że wiele osób na tą prowizję już coraz mniej zwraca uwagę, a po prostu tą skalą biznesu rozwiązuje problemy związane z płatnościami. Tak, kolejną kontrowersją. Myślę, że wielu z nas pamięta te, te czasy, dzisiaj już raczej one odeszły do lamusa, jeśli chodzi o Allegro, to fałszywe aukcje i oszustwa. Jak każda po prostu duża platforma, a szczególnie rozwijająca się platforma handlowa, Allegro było miejscem, w którym pojawiali się oszuści i ludzie, którzy wystawiali fałszywe aukcje. Firma podejmowała wiele działań, aby zwalczać takie praktyki. Problem jest tak bardzo trudny do wyeliminowania, jednak myślę, że dzisiaj ludzie po pierwsze mają już świadomość tego, że można. Oszukiwać i można być oszukanym, a druga jest kwestia taka, że ciężko, e, ciężko na tym Allegro jednak dokonać jakiegoś takiego większego oszustwa, bo kroki prawne, e, czy kwestia też patrzenia na to, kto wystawia aukcje, jakie ma opinie, e, no ta cała historia to jest dość, dość ciężko w ogóle, żeby wystawić dzisiaj nawet aukcję na Allegro. Trzeba przejść przez wiele procesów. Dla, oczywiście wybitni oszuści mogą podejmować się takich działań, jednak uważam, że ta skala na pewno w ostatnich latach została zniwelowana. No sam, sam nigdy się akurat nie spotkałem z oszustwem, jeśli chodzi o moje zamawianie na Allegro, ale słyszałem sytuacje, czy to te kultowe właśnie takie memowe Akcji, że ktoś zamawiał na przykład iPhona, a dostał cegłę, tak? W pudełku. Tak, i z opisem, jeszcze dodatkowo, że w opisie jest napisane, że to jest zdjęcie cegły, na przykład, czy zdjęcie iPhona, czy jakieś takie imitacje iPhona. No tak, takie rzeczy się pojawiały, a przynajmniej takie opowieści krążyły, jeśli chodzi o takie działanie, ale to prawda, w erze cyfrowej każdy krok tak naprawdę jest śledzony, więc coraz łatwiej jest wychwycić. Różnego rodzaju takie problemy czy fałszywe akcje i oszustwa. Dodatkowo trochę wyprzedzę temat, ale generalnie była ciekawa aukcja, akcja, może bardziej była ciekawa akcja, ciekawa kampania związana z urzędnikami w internecie, którą grupa Elix cała prowadziła, związana właśnie z takimi satyrycznymi filmami dotyczącymi zarówno jakiejś płatności, jak i przesyłania swoich danych, więc coraz więcej, coraz większa jest taka świadomość, można powiedzieć różnych, różnego rodzaju takich zjawisk, ale również w telewizji ostatnio widziałem takie reklamy. Związane właśnie z takimi jakimiś fake zakupami na jakichś dziwnych, nieznajomych stronach, wysyłaniem pieniędzy nie wiadomo gdzie, i właśnie ochronie tych danych osobowych, o które Allegro również było przez pewien czas, można powiedzieć, trochę podważanych, czy te dane na pewno są bezpieczne. Była różna, ta, była długa akcja związana oczywiście z RODO, z danymi klienta, sporo takich można powiedzieć niejasności ta ustawa RODO wniosła. Nie do końca każdy wie, co to są dane chronione w ramach RODO, które dane nie nie są danymi chronionymi, więc takie również sytuacje tu miały miejsce, Allegro stale podejmuje różnego rodzaju kroki w celu zapewnienia ochrony danych użytkowników. Każdy incydent związany z naruszeniami prywatności może wyrządzić poważne szkody na wizerunku. Temu duże firmy coraz większą, no może nawet nie coraz większą, bo bardzo dużo uwagi od wielu lat poświęcają na to, by dane w firmach, szczególnie dane osobowe klientów były bezpieczne. Wraz z rozwojem Allegro pojawiali się także konkurenci i właśnie ci konkurenci twierdzili, że firma stosuje taktyki monopolistyczne, mające na celu utrzymywanie swojej dominującej pozycji na rynku. Konsekwencją było to, że tak naprawdę Allegro miało kilka starć z polskim organami, jeśli chodzi o różne regulacje. Ale tak naprawdę chyba nie było żadnego głośnego wyroku, nie było żadnej głośnej informacji odnośnie tego, że rzeczywiście Allegro stosuje bezpośrednie techniki monopolistyczne. Bardziej chodzi o to, że no nie ma co oszukiwać Allegro, też jeśli chodzi o opatrzenie takie lokalne. Ludzie mieli większe zaufanie, bo ten, ta firma po prostu rozwijała się od praktycznie samego początku internetu, jeśli chodzi o Polskę. Także dzisiaj, nawet jak zapytasz statystycznego Polaka, z czym ci się kojarzy zakupy przez internet, no to większość wskaży Allegro, a nie eBay, Amazon czy jakąś inną konkurencyjną platformę. Ostatnim takich ważnych wątków związanych z kontrowersjami różnymi problemami, jeśli chodzi o Allegro, są reklamacje i obsługę klienta. Obecnie ten proces jest bardzo fajnie rozwinięty, bo w przypadku jakiejś tutaj może być niezadowolenia z towaru, od razu można otworzyć spór ze sprzedawcą, na sam początku można samemu to wyjaśnić, można się z nim skontaktować z tym sprzedawcą. Jeśli kontakt byłby utrudniony, no to wtedy Allegro wchodzi tutaj do działania. Dajmy na to zamyka aukcję tego sprzedawcy. Jeśli tych problemów jest więcej, więc fajnie tutaj obsługuje temat, jeśli chodzi o różnego rodzaju reklamacje. Jest to taka dość standardowa procedura, jeśli chodzi o działanie w sektorze e-commerce. Oczywiście klienci niezadowoleni zawsze będą, no bo to co widzimy na obrazku, a to co często dostajemy w pudełku, czy, czy finalnie do, w naszym, że tak powiem, w tym, tym w paczce różni się od tego, co, co widzimy na aukcji, jednak no tak jak w każdej usłudze, zawsze zdarzy się niezadowolony klient, Allegro wchodzi w ten temat, nie boi się tego tematu i stara się to jak najlepiej rozwiązywać, no bo zadowolenie klienta wpływa na tak można powiedzieć ten pierwotny marketing, na tą pocztę pantoflową, tak, czyli dobre zdanie o firmę, więc Allegro stara się ciągle dbać, jeśli chodzi o Oto podstawy. Z takich ciekawostek można powiedzieć, że KNF jakiś czas temu wydał taką dyspozycję, że sporo pojawia się reklam związanych z inwestowaniem w firmy Allegro, które nie należą od firmy a jakichś takich można powiedzieć, kręcicieli. Podobna sytuacja pojawiała się z w związku z innymi spółkami, dajmy na to z KGHM, z Orlenem, byli przerabiani różni politycy, wrzucani do filmów czy na reklamy YouTube'a, gdzie było zachęcenie do inwestowania w akcje. Taka sama sytuacja była związana właśnie z Allegro, że jacyś oszuści tam przez swoją platformę zachęcali właśnie do inwestowania w tą spółkę. No oczywiście nie tyle to kwestia jest samej spółki, ale działania właśnie organów Komisji Nadzoru Finansowego, która ukróciła cały procedens jakichś tutaj pobocznych oszustów. Firma za bardzo na tym nie ucierpiała. Jeśli chodzi o swój wizerunek, więc to jest chyba najważniejsze w tej kwestii. W poprzednich dwóch podcastach staraliśmy się Wam pokazać historię ciekawych ludzi. Powiedzieliśmy wam o tym, jak wyglądało życie Kroka, związanego z powstaniem McDonalda. Opowiadaliśmy również o Disneyu, o tym, jak stawiał pierwsze kroki, jaka była jego wizja. Dlatego też idąc tym schematem, chcielibyśmy podzielić się z wami historią Ariana Beckera. Udało nam się dotrzeć do ciekawego wywiadu przeprowadzonego w 2012 roku właśnie z założycielem portalu Allegro. Fragment tego wywiadu pochodzi z książki E-Awangeliści. To jest może taka pierwsza, chyba, pole... no a może druga lub trzecia polecajka książki, która pojawia się w naszym podcaście. Jest to książka, która opisuje historię twórców pierwszych portali internetowych w Polsce. E, dajmy na to gadu-gadu, czyli takiego można powiedzieć. Starszego brata Facebooka, obecnego, portalu Merlin, portalu Wirtualna Polska one trzymani. Więc w tej książce znajduje się seria takich różnych wywiadów, do których ewentualnie odsyłamy, gdybyście byli zainteresowani. Właśnie w tej książce znajduje się wywiad z e, Arianem Beckerem. E, by lepiej zrozumieć myśl autora serwisu, udamy się teraz w podróż w czasie. Na, specjalnie na potrzeby naszego podcastu, Arian Becker. Przybył do naszego studia, by udzielić nam wywiadu. Panie Arianie, Beckerze, słyszymy się? Jak najbardziej słyszymy się. Witam bardzo serdecznie. Dobrze. Jak panu szło w tych pana pierwszych biznesach związanych z Allegro? Żeby odnieść sukces w biznesie, trzeba trafić na odpowiednią falę wzrostu. Na falę telefonii komórkowej nie zdążyłem, ponieważ zajmowałem się wtedy dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ale gdy tylko pojawił się internet, zacząłem o nim poważnie myśleć. Oczywiście bardzo dużo czytałem na ten temat, wiedziałem, co się dzieje w Ameryce i na świecie. Hmm, coś pana zainspirowało? Latem 1999 roku jedną z nowości, które szczególnie mi się wtedy spodobały, był eBay. Serwis od początku notował i obroty, i zyski. W 1999, po czterech latach obecności w sieci, eBay okazał się sukcesem. To był dobry przykład dochodowego biznesu w internecie. Miałem pewność, że 5-10 lat wszyscy w internecie będą z tego serwisu korzystali. Była to tak potężna inspiracja, że zdecydowałem, iż chcę zbudować taką stronę w Polsce, bo byłem tutaj. Hmm, czy umiał pan programować? Znał się pan na IT? Nie, ja jestem inżynierem chemicznym, ale nigdy nie pracowałem w tym zawodzie. Zaczynałem w marketingu i częściowo w sprzedaży. Pracowałem w największej firmie chemicznej w Holandii. Sprzedawałem składniki do produkcji nylonu. Obsługiwałem 25 klientów na całym świecie. Miła praca. Miałem 26 lat i podróżowałem po świecie. Moim marzeniem było wtedy otworzyć własną firmę, zamiast zarabiać dla innych. Już wcześniej z kolegami ze studiów obiecaliśmy sobie, że będziemy razem tworzyć firmę. W Holandii? Tak, w Holandii, ale pewnego dnia do mnie, przyjechał do mnie przyjaciel i zaproponował. Otwórzmy razem firmę w Polsce. On był już wcześniej, raz w Poznaniu. Jego ojciec miał tam kolegę, który był konsultantem kilku firm. Kiedy więc mój przyjaciel zaprosił mnie do współpracy, natychmiastowo powiedziałem tak. Zgodził się pan, choć nigdy wcześniej nie był pan w Polsce? Tak, nigdy wcześniej nie byłem w Polsce. W szkole średniej pracowałem nad projektem dotyczącym postaci Lecha Wałęsy. W tamtych czasach był i obecnie jest on dla mnie wielką osobistością. Uważam go za symbol zmiany ustroju komunistycznego na demokratyczny, ale mój przyjaciel był tutaj raz i to wystarczyło. Kiedy masz 25 lat i nie masz zobowiązań, myślisz innymi kategoriami. Nie byłem jeszcze żonaty, nie miałem hipoteki, a jeśli chcesz stworzyć firmę, są dwie sytuacje idealne temu sprzyjające: kiedy nie masz obowiązków, albo kiedy wiesz już dokładnie, czego chcesz, wtedy stracisz niewiele czasu i pieniędzy. Ale kiedy jesteś młody, kiedy niczego nie masz, dlaczego nie? Więc powiedziałem tak. To miała być fajna przygoda budowanie od nowa czegoś swojego, co będzie realizacją własnych marzeń i wykorzystywaniem pojawiających się możliwości. I tak już prawie 20 lat temu zaczęliśmy od importu różnych maszyn faksów, telefonów, telewizorów. Później był handel komputerami na dużą skalę. Na początku robiliśmy wszystko także eksport rzeczy z drewna. Później, po dwóch latach, zaczęliśmy dystrybuować oprogramowanie dla finansów i współpracowaliśmy z Exact Software. Drugą nogą firmy była dystrybucja sprzętu komputerowego. Rozumiem. I tu produkowaliście ten software? Nie, przystosowaliśmy produkt dużej firmy notowanej na giełdzie w Holandii. Oni sprzedają software dla małych i średnich firm. My przystosowaliśmy ich pro oprogramowanie, by można je było sprzedawać tutaj. Firma istnieje do dzisiaj. Ja i moi przyjaciele sprzedaliśmy swoje udziały ponad 10 lat temu. Jeden z nich wrócił do Holandii, drugi wyjechał do Singapuru. Kontynuowali pracę dla tej firmy, ale już za granicą. Ja zostałem w Polsce, bo poznałem kobietę obecnie moją żonę zostałem w firmie, która zajmowała się dystrybucją sprzętu komputerowego. To był dobry interes, tak do 2000, 2000 roku, później było już trudniej, bo marże drastycznie spadły i okazało się, że dobra koniunktura na dystrybucję sprzętu komputerowego bezpowrotnie mija, więc mój partner z Holandii chciał się wycofać. Walczyliśmy o przetrwanie, ale zwyciężył zdrowy rozsądek i firma ogłosiła bankructwo. To było dla mnie przełomowe wydarzenie, nauczyło mnie bowiem, by nie wchodzić w biznes w fazie regresu. Kiedy cykl rozwojowy tego biznesu się kończy, bo wtedy nie można myśleć o rozwoju, lecz trzeba dbać o przetrwanie, walczyć o każdą pozycję kosztową, o każdy kontrakt, o każdy grosz marży. Druga lekcja była taka, że sukces i porażka są wpisane w żywot firmy. W biznesie zdarza się i jedno, i drugie. To bankructwo zmotywowało nas do działania i gdy tylko pozbyliśmy się dyskomfortu, który wiązał się z porażką w branży dystrybucji sprzętu komputerowego i pogodziliśmy się z przegraną, zaczęliśmy intensyfikować nasze działania w internecie. Pod koniec aktywności dystrybucyjnej zacząłem już tworzyć Allegro. Jak powstało Allegro? Kto był pomysłodawcą nazwy? To było latem, szukałem czegoś nowego i czytałem dużo o internecie. Miałem pewność, że witryna działająca w modelu aukcyjnym sprawdzi się też w tej części Europy i chciałem coś podobnego robić tutaj w Polsce. Szukałem osób, które będą umiały to zaprogramować. Wiedziałem, że to musi być najlepszy programista, jakiego mogę znaleźć. I znalazłem Tomka, dudziaka. On miał wtedy 19 lat. Słyszałem wtedy, że to wstyd, że jest tak bardzo młody. Ale on umiał w internecie wszystko oprogramować. Korzystał z internetu odkąd skończył 11 lat. Był na bieżąco z tym, co się działo w sieci. I sam zgłosił się do pana? Nie zupełnie. Jeden z pracowników mojej firmy był jego kolegą i mi go polecił. Już miesiąc później, Tomek, miał coś gotowego. To był przygotowany na jednej dyskietce taki mały, ale działający program Allegro. I oczywiście zaczęliśmy mówić o URL-u, o nazwie. Wzorem dla nas nie był wcale eBay, ale taka niemiecka strona, która eBay potem kupił: www.olando.de. I w listopadzie nie, chyba w październiku wszystko było gotowe prawie gotowe bo wciąż potrzebowaliśmy sprzętu. URL-a i dostępu do internetu. To był rok 1999, tak? E, tak, mieliśmy fundamenty, żeby zacząć, czyli przede wszystkim ludzi i oprogramowanie. Filarami były cztery osoby, które zresztą pracują w firmie do dzisiaj. Są to moja żona Magdalena Baker, która od początku była odpowiedzialna za ludzi i za kulturę firmy, Tomek Dudziak, Grzegorz Brochowski i ja. Nasz pierwszy pomysł na nazwę to Zatoka, bo eBay znaczy właśnie Zatoka. Ale kiedy chcieliśmy tę nazwę zarejestrować, okazało się, że ktoś z nas ubiegł. To był sklep z Gdańska i nie był to nikt, kto robił to specjalnie, bo poznał nazwę, naszą tajemnicę. Po prostu spóźniliśmy się kilka dni. Zaczęliśmy więc pracę nad nazwą. Zrobiliśmy listę nazw, która nam się spodobały i padło słowo Allegro. To był pomysł Tomka Dudziaka. Zdecydowaliśmy, że to jest to. Jest krótkie, miłe. Allegro. Bardzo krótka piłka. W listopadzie zaczęliśmy testować, czy wszystko działa. I w grudniu ruszyliśmy dokładnie 10 grudnia. Po niecałych dwóch miesiącach? W październiku wybraliśmy nazwę, ale software był robiony od września. Zatem prace trwały cztery miesiące. Tak, ale pierwsza wersja była już przygotowana po miesiącu i zmieściła się na jednej małej dyskietce. Kiedy zaczynał pan z Allegro, miał pan jakieś plany? Czym ma się ono w przyszłości stać? Był jakiś cel? Każdy ma jakieś marzenia. No właśnie, co to było za marzenie? Marzeniem było bycie numer jeden. W Polsce eBay był przykładem, był fenomenem w Ameryce. Nie był jeszcze tak duży jak dziś, ale był już fenomenem. Cel był jasny. Nie może być trzech-czterech firm, które mogą wygrać w e-commerce w aukcjach. Na początku rozwoju e-commerce w kraju może być tylko jeden gracz. Oczywiście, mogą być cztery firmy i duża wojna, ale gdy jest ich tyle i walczą między sobą, niemożliwe jest, by każda z nich zarabiała. Musi być jedna. Naturalnie, od początku mieliśmy konkurencję. Bardzo mocno chciał w ten rynek wejść Empik. W 2000 roku miałem rozmowę w Onecie. Chciałem wejść w układ z Onetem i Wirtualną Polską. WP próbowało przekonać Tomka Dudziaka do przejścia do nich, ale Tomek był od początku związany z nami, i został w Allegro. Ktoś zobaczył, że macie dobre dział IT i Maciej Grabski, współtwórca wirtualnej Polski, chciał go mieć u siebie. Tak, ale z Maciejem mamy nadal bardzo dobre relacje. Z Onetem było trudno, z Empikiem nic nie wyszło. Właścicielem Empiku w internecie był wtedy Electrim. Przedstawicielem Empiku skontaktował mnie z ludźmi z Francji. Długo im tłumaczyłem, jak to działa i jak to trzeba zrobić, a oni później sami założyli stronę konkurencyjną. To była aukcja.com, a my mieliśmy problem, bo pojawiła się duża konkurencja. Były też inne próby stworzenia aukcji w internecie, ale jakoś nikomu nie udawało się utrzymać w dłużej w sieci. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przeważnie przygotowano projekty za szybko, bez wiedzy i popełniano bardzo dużo błędów. I byliśmy my. Myśleliśmy, nasza strona nie musi być najlepsza, choć była najlepsza, może nie genialna, bo oczywiście była kopią, ale wszystko zrobiliśmy na pewno najlepiej. Jak tylko potrafiliśmy i nie popełniliśmy zbyt dużo błędów. Tak, nie popełniliśmy wtedy za wiele błędów i to nas uratowało. No dobrze, ale od kogo pan nauczył się biznesu internetowego? Dużo czytałem i testowałem. To, co się pojawiło online, czytałem. To może za mało powiedziane. Ja chłonąłem wiedzę o internecie, bo doceniłem jego fenomen już na samym początku. Dla mnie było jasne, że jest to coś, co zmieni świat, jaki do tej pory znaliśmy. Miliony ludzi mogą wejść na Twoją stronę internetową i zapoznać się z tym, co tam jest, na przykład z Twoją ofertą. Do tej pory to było nie do pomyślenia, na taką skalę i przy tak niskich kosztach. Jednym kliknięciem nagle można było wysłać milion maili. Ludzie wyśmiali, więc co, coraz to nowe projekty w sieci. Uczyłem się też od lepszych ode mnie. Dziękuję panie Bakern za ten krótki wywiad z pana retrospekcji tego, w jaki sposób postrzegał pan filmy Allegro, to w jaki sposób włożył Pan siłę i taki pomysł innowacyjny stworzył w życie. Dziękuję bardzo za ten wywiad. Przenosimy się do studia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy biznesowych opowieści. Tak naprawdę. Szybki rozwój Allegro był związany z rosnącą popularnością zakupów online w Polsce oraz inwestycją w reklamę i ulepszenia platformy. Allegro szybko zdobywało znaczący udział w rynku i stało się dominującą platformą e-commerce w kraju. Jeśli chodzi o zakupy internetowe w Polsce, tak jak wspominaliśmy, zaczęły one zyskiwać swoją popularność w latach 90. Jednak prawdziwy boom związany z e-commerce przypada na lata po 2000. Początkowe lata były wyzwaniem zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, z uwagi na pewne bariery technologiczne o czym mogliście przed chwilą usłyszeć w wywiadzie. Nieufność wobec płatności online oraz ograniczona dostępność i różnorodność ofert. Były to problemy, które w pewien sposób ograniczały konsumenta z jego decyzjami zakupowymi. Oczywiście w późniejszym czasie pewne rzeczy się też zmieniały, te statystyki, można powiedzieć, zaczęły rosnąć, jeśli chodzi o zaufanie i w konsekwencji tego zakupy online. Owe. Jednak, jeśli chodzi o kilka kluczowych momentów i statystyk dotyczących rozwoju zakupu internetu w Polsce, to warto właśnie powiedzieć na samym początku o latach 90. Wtedy to zakupy online w Polsce zaczęły się od kilku nielicznych sklepów, które oferowały głównie produkty elektroniczne. Allegro było jednym z pierwszych serwisów, który umożliwił Polakom sprzedaż i zakup przedmiotów w formie aukcji online. Kolejnym boomem, tak jak Krzysztof wspomniał, był boom po roku 2000, wraz z postępującą cyfryzacją społeczeństwa, oraz takim rosnącym zaufaniem do płatności online. Po prostu to też jest fajne, jak my o tym opowiadamy, jak o tym rozmawiamy. Bo pamiętam te czasy, kiedy zakładałem konto na Allegro, a w zasadzie moja mama zakłada, bo chciała coś kupić i ja pomagałam jej dokonać zakupu, mając tam z, może z 12-11 lat. I pamiętam, jak po prostu to, to zaufanie rosło, że dzisiaj mój dziadek, nawet mający 74 lata, potrafi zamawiać rzeczy przez internet. Więc to jest po prostu fenomen. To jest naprawdę fenomen i to jest ogromna przepaść, jeśli chodzi o te lata 2000, a 2023, w którym obecnie nagrywamy. No, tak czy inaczej, ta właśnie. Popularność zakupów e-commerceowych rosła, liczba sklepów internetowych również rosła w zawrotnym tempie i rośnie ciągle. Kilka statystyk do których się dokopaliśmy. 2010 rok według danych z Eurostatu około 44% Polaków dokonywało zakupów online. 2015 rok ta liczba wzrosła do około 57%. W tym samym czasie coraz więcej Polaków korzystało z urządzeń mobilnych do dokonywania zakupów. 2019 rok statystyki pokazywały, że prawie 70% Polaków robi zakup online, a wartość rynku e-commerce w Polsce wynosi kilkadziesiąt miliardów złotych. 2022 rok wartość brutto sprzedaży online wyniesie 105 miliardów złotych. 77 Procent mieszkańców kraju dokonuje zakupów w sieci. Według wyliczeń, według prognoz, w 2026 roku wynik wzrośnie o 57 do ponad 162 miliardów złotych i będzie lepszy o 12% w stosunku do 2020 roku. Już teraz, nawet jeśli chodzi o takie dane typowo marketingowe. To ponad 90% ludzi korzystających z social mediów a to jest też mocno powiązane z e-commerce, dokonuje zakupów przez komórkę, przez mobilkę, przez smartfona. Dzisiaj coraz więcej firm musi po prostu dostosowywać swoją stronę zakupową, sprzedażową pod właśnie mobilki. I w sumie nie wiem, ja jestem trochę takim boomerem, bo ja wiele rzeczy kupuję przez komputer desktopowy po prostu. Płacę oczywiście blikiem, bo to jest najwygodniejsze. A jak u ciebie, Krzysztof? Czy kupujesz przez telefon takie rzeczy na przykład na Allegro? Są aplikacje oczywiście do tego dedykowane. Jak u ciebie to wygląda? Powiem tak. Generalnie, jeśli chodzi o dokonywanie przeze mnie płatności, również posługuję się blikiem. Jeśli chodzi o zamawianie rzeczy, raczej preferuję również komputerowo to robić, tak? Odpalić sobie kilka przeglądarek, wyszukać, sprawdzić i po prostu porównywać oferty. Mowa tu o takich rzeczach, w cudzysłowie, o większych zakupach, tak? Czyli dajmy na to ostatnio w te wakacje, Kupowałem rower, więc chciałem sobie porównać, w jaki sposób, jakie tam są aukcje, jakie są opisy. Na kilku, że tak powiem, ekranach sobie porównać, poczytać pewne informacje. No to wtedy korzystałem z komputera. Chociaż coraz częściej zacząłem przerzucać się na telefon i weryfikację informacji, informacji po prostu z urządzenia mobilnego. Jest to dużo szybsze, jeśli chodzi o zakupy. Jest to pewien też trend, który pozwala nam oszczędzić czas, bo telefon zawsze mamy przy sobie, tak? Telefon mamy na wyciągnięcie ręki, tudzież w kieszeni. Zawsze możemy z niego skorzystać, nie musimy odpalać laptopa czy komputera, aby sprawdzić pewne rzeczy. Więc jest to kolejny krok do jeszcze szybszych zakupów, tak? Kolejnym krokiem prawdopodobnie będzie to, że nie będziemy musieli czegoś zamawiać, a to już będzie czekało na nas przed naszymi drzwiami. A to akurat może brzmieć trochę abstrakcyjnie, ale to może na kiedyś na inny podcast, bo Amazon właśnie nad czymś takim pracuje. Abyśmy bez zamawiania dostawali produkty, które będą nam potrzebne. Powiedzieliśmy trochę o wyzwaniach, różnych zmianach, które dotyczyły tych procesów. Na początku, tak jak i Nihat wspominał, tak i ja, na samym początku był problem, jeśli chodzi o zaufanie. Zaufanie zostało zdobyte, no to pojawia się problem, jeśli chodzi o technologię. Technologia się rozwija, no to pojawił się problem związany z logistyką, który przy dużych firmach stanowi kluczowe, można powiedzieć, znaczenie. Czy to jest Allegro, czy to Amazon, czy to również Netflix? Myślę, że kiedyś wrócimy do tej historii, bo również jest bardzo ciekawą historią biznesową. Wiele firm spotyka się z problemem logistyki, bo chce zapewnić, by produkt dotarł do ciebie jak najszybciej, a jest to często ciężkie do po prostu zrobienia, z uwagi na to, że dostawca Twojej rzeczy jest na drugim stronie Polski, więc w taki sposób zaplanuj swoją, że tak powiem, logistykę, by ta paczka w ciągu, dajmy na to, dwóch dni była u Ciebie na drugim końcu Polski, jest dość ciężkie. Jednak firma również sprostała temu zagadnieniu. Ostatnim takim głównym zagrożeniem i problemem, który wiąże się z rynkiem e-commerce, ale on jest taki, można powiedzieć, Powiązany z również innymi sektorami rozwijającymi się jest rynek prawny, czyli rynek dotyczący handlu elektronicznego. Eee, wiadomo, Technologia jest szybsza aniżeli instrumenty państwowe, pewne regulacje, pewne zmiany, jeśli chodzi o ustawy, jeśli chodzi o też pewne ograniczenia związane właśnie z handlem, więc tutaj również jeśli chodzi o handel elektroniczny, taka furtka była kiedyś trochę szersza, teraz jest więcej ograniczeń, które no, po części mają również chronić konsumenta, klienta przed różnymi rzeczami, które mogą się zadziać, ale również regulują wiele rzeczy związanych z dokonywaniem transakcji. Myślę, że warto w tym wątku, takim można powiedzieć biograficznym, historycznym, związanym z rynkiem e-commerce, powiedzieć o roku 2020. Jak wiemy, w 2020 roku w marcu rozpoczęła się oficjalnie, tak w cudzysłowie mówiąc, pandemia koronawirusa, która miała ogromny wpływ na wzrost popularności zakupów online. Pragnę przypomnieć, że byliśmy pozamykani w domach, nawet do lasu nie można było wychodzić, a co dopiero mówić na większe zakupy. W sklepach większych był limit 5 osób osobowe, ustawiały się duże kolejki. Ludziom zależało na czasie, ale również zależało na bezpieczeństwie. Dlatego wiele osób, które wcześniej nie korzystały z zakupów z sieci, rozpoczęły to robić właśnie z powodu różnych ograniczeń i blokad. Ten e-commerce w Polsce właśnie wtedy pomógł się ludziom przestawić, przepraszam nie e-commerce, covid pomógł ludziom się przestawić właśnie na działania e-commerce'owe, by właśnie przez e-commerce, przez sprzedaż online Pewne rzeczy zakupywać, no i po prostu te takie pierwsze potrzeby, które nam się gdzieś tam pojawiają, realizować przez internet. Zakupy internetowe w Polsce przeszły długą drogę od nielicznych sklepów w latach 90. do ogromnej branży, która teraz dominuje w naszym kraju. Postęp technologiczny, zmieniające nawyki konsumenckie oraz ewolucja rynku sprawiły, że obecnie e-commerce stał się kluczowym elementem polskiej gospodarki. Jeśli jesteśmy w temacie zmian rozwoju, to tutaj warto wspomnieć o zmianie własności. W 2008 roku serwis został zakupiony przez południowoafrykańską firmę Naspers za kwotę 1,4 miliarda PLN. Następnie w 2016 roku Naspers połączyło większość swoich globalnych aktywów e-commerce, w tym oczywiście też Allegro, w ramach marki OLX Group. Naspers, międzynarodowy koncern mediowy, jest to właśnie, tak jak wcześniej przed chwilą wspomniałem, południowoafrykańska firma, która ma swoją siedzibę w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Główną działalnością, jeśli chodzi o tą firmę jest to prowadzenie w obszarze płatnej telewizji, usług internetowych oraz pras. Jest ono notowana na giełdach w Johannesburgu oraz Nowym Jorku, jeśli chodzi o samą działalność, jest ona między innymi aktywna w Stanach Zjednoczonych, Afryce, Brazylii, Tajlandii, Indiach oraz Chinach. Ważnym miejscem operacji koncertu jest również Europa, czego oczywiście Allegro jest przykładem. Naspers posiada swoje przedsięwzięcia m.in. w Polsce, Rosji, Grecji oraz Holandii. Przed chwilą Michał wspomniał o marce, o Elix Group. Jest to grupa tak naprawdę początkowo niezależna. Chwilę o niej trochę mi się wymknęło w temacie kampanii związanych właśnie z oszustwami internetowymi i o tym w jaki sposób ciekawie chyba dwa lata temu prowadziła różnego rodzaju właśnie kampanie związane z tym, by nie dać się oszukać. sama Firma OLX została założona w 2006 roku. Początkowo działała niezależnie, jako niezależne przedsiębiorstwo, krótce przyciągnęło uwagę coraz to większych graczy i właśnie w 2010 roku została przyjęta przez firmę Naspers, o której przed chwilą niechad Wam wspomniał. Naspers postanowiło, postanowiło zintegrować różne platformy zakupowe i serwisy ogłoszeniowe i stworzyło właśnie globalną sieć serwisów ogłoszeniowych. Dzięki wsparciu Naspers, Olix mogł rozszerzyć swoją działalność na rynki, w których jeszcze nie było, czyli na Europę, Azję, Afrykę, Amerykę Łacińską. Generalnie koncept całej grupy Oelix skupia się na połączeniu lokalnych sprzedawców i kupujących w łatwy i wygodny sposób. Ich platformy zwykle są darmowe dla indywidualnych użytkowników, z opcją płatnych usług dodatkowych dla sprzedawców. Czyli jakieś opłaty prowizyjne, promocja ogłoszeń. Więc tak naprawdę OLX i Allegro działają może pod innymi brandami, pod innymi nazwami. Ktoś by mógł powiedzieć, że trochę poniekąd z sobą konkurują, że OLX, który my obecnie znamy, czyli sprzedaż takich rzeczy e, jakichś używanych, trochę konkuruje, trochę jest to e, może sprzeczne z internetem, ale tak mogłoby się wydawać. Jednak jest to koncept połączony, jest to, można powiedzieć, taka kompleksowa usługa e, działania i e komersu, zarówno jeśli chodzi o nowe produkty, jak i o używane. Jeśli chodzi o inne marki oprócz samej marki Olix, grupa posiada również inne serwisy ogłoszeniowe, które możecie kojarzyć, np. Oto Moto czy Oto Dom, a także w Rosji Avito. Jeśli chodzi o konkurencję, Olix grup konkurowało z wieloma innymi platformami ogłoszeniowymi na różnych rynkach, skoro działa na prawie całym świecie. Takie właśnie miało różne konkurencyjne y, walki. Jednak dzięki inwestycjom w technologię, marketing, y, tak naprawdę OLX stało się liderem y, w wielu rynkach zagranicznych y, na całym świecie. Jeśli chodzi o nacisk na bezpieczeństwo, to tutaj w odpowiedzi na obawy dotyczące bezpieczeństwa transakcji na platformach ogłoszeniowych, OLX wprowadziło różne środki aby pomóc użytkownikom w, bezpieczny, w bezpiecznym korzystaniu z serwisu, troszeczkę o tym wspominaliśmy, bo tak jak Krzysztof przed chwilą powiedział, OLIX jest oczywiście cała OLIX grup jest powiązana z Allegro. Tutaj oczywiście różne działania, które są zastosowane na różnych platformach, one jakoś współgrają, i tak dzięki Allegro możemy być raczej wszyscy zgodni i pewni, że to bezpieczeństwo. Na pewno ten nacisk bezpieczeństwa jest mocny. No OliX, takim bezpośrednio, tym powiedzmy polskim OliX, co kojarzymy właśnie z tych sprzedaży rzeczy używanych, to jest jeszcze raczej takie 50-50. Oczywiście są różne weryfikacje, no ale ciężko tak naprawdę zweryfikować, czy ktoś sprzedający jakąś rzecz używaną ma właśnie chociażby zdjęcie. Tej rzeczy jest adekwatne do stanu faktycznego. Ciężko to zweryfikować, ale myślę, że i tak Olix w ostatnich latach jakoś tak ten swój PR polepszył lepiej to wygląda. I co prawda, ja na no, Olixie bardziej traktuję go jako wystawianie ogłoszeń o pracę niż kupowanie rzeczy, ale wiem, że dużo ludzi, dużo moich znajomych z Olixa korzysta, czy właśnie w formie sprzedażowej, czy w formie zakupowej. Ciekawą formą jeśli chodzi o robienie transakcji na Elixie, jest takie zabezpieczenie, że pieniądze za transakcję przyjdą do Ciebie dopiero w momencie akceptacji dostarczenia paczki u Twojego klienta. Miałem raz taką sytuację, że właśnie wysyłałem czyjąś paczkę i ktoś zapłacił za nią, tak? Elix jest pośrednikiem jeśli chodzi o tą kwotę. Przetrzymywał przez chwilę te pieniądze do momentu, kiedy osoba, do której przyszła paczkę, zatwierdziła transakcję i jeśli ona zatwierdziła, ok, wszystko się zgadza, ja wtedy dostanę pieniądze. Takie dość ciekawa forma zabezpieczenia, tak? Z jednej strony nie czekamy na przelew od tej osoby, e, aż, aż e, no ona stwierdzi albo nie stwierdzi, że o nie przeleje, ale paczkę sobie zostawię. Z drugiej strony ja też nie dostanę pieniędzy wcześniej, aniżeli w momencie, kiedy okaże się, że z paczką jest wszystko dobrze. Więc myślę, że bardzo ciekawa opcja i zachowanie takiej bezpiecznej transakcji. Akcji, jeśli chodzi o ten portfel, mówiliśmy trochę o historii, mówiliśmy trochę o rynku e-commerce. Mieliśmy przeprowadzony fajny wywiad z założycielem Allegro. Powiedzieliśmy trochę o kontrowersjach. Przejdźmy do sukcesów. Dlaczego ta Allegro w taki, można powiedzieć, dość znaczący sposób wpłynęło na polski rynek e-commerce? W jaki sposób on zmienia otoczenie i jakie najważniejsze sukcesy osiąga. Dzisiaj Allegro to nie tylko największa platforma e-commerce w Polsce, ale także jedno z najważniejszych przedsiębiorstw w kraju. Debut giełdowy w 2020 roku był jednym z największych w historii Polski, potwierdzając jego dominującą pozycję. Sukces Allegro, tak jak wspomniał zresztą wcześniej, NICHAT nie polega tylko na liczbie sprzedanych produktów czy osiągniętych zyskach, ale także właśnie na wpływie jej i na kształcie kultury zakupowej w Polsce. Jeśli chodzi o największe sukcesy, na pewno do pierwszego z nich możemy zaliczyć dominację na rynku. Zgadza się. Allegro jest największym serwisem aukcyjnym i handlowym w Polsce. To, co przytaczaliśmy w poprzednich częściach podcastu, bo możemy to sobie ładnie podzielić. Mamy też scenariusz odnośnie każdego podcastu, mamy to jakoś fajnie podzielone. I właśnie w poprzednich częściach wspominaliśmy o tym, że no, miliony Polaków korzysta miesięcznie z tejże właśnie platformy. Dzięki temu Allegro zyskało bardzo szerokie grono lojalnych użytkowników zarówno tych sprzedażowych, jak i kupujących. Wiele firm myślę, mogło uratować swoje działanie jeśli chodzi o cashflow, będąc w Allegro. Oczywiście sprzedając na własnej stronie, masz powiedzmy te prawie 100% tego dochodu, przychodu bardziej może tak bym powiedział. Wiadomo, że Allegro ma jakieś swoje prowizje, no ale mimo wszystko, dając tak ogromną bazę klientów, myślę, że warto kalkulować i warto wejść ze swoim produktem na Allegro. Kolejnym dużym sukcesem jest rozwój technologiczny. Allegro stale inwestowało w technologię. Słyszeliśmy to właśnie w wywiadzie, który przed chwilą mogliśmy odegrać. Pozwoliło to na wprowadzenie wielu takich innowacyjnych rozwiązań. Sam fakt tego, że na początku lat 2000 takie działania, no to jest nie do pomyślenia, naprawdę. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, jak słyszymy, że pewien program był dostarczony na dyskietce. No to, to jest jakaś abstrakcja w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy, nie wiem, czy nie powinniśmy rozwinąć wątku, czym jest dyskietka, z uwagi na różnopokoleniowych odbiorców, ale może to kiedy indziej. Prawda, może coś jak będziemy nagrywać o firmie Microsoft, to tam będzie dużo <laughs> o komputerach i o dyskietkach. E, no wracając do, do tematu, to rozwój technologiczny po, pomógł ulepszyć systemy płatności, programy lojalnościowe, e, czy po prostu takie typowe narzędzie dla sprzedawców, które ułatwiają pozycjonowanie czy przejrzystość ofert. Dzisiaj wchodząc na Allegro naprawdę możemy być dumni z tego, że mamy taką platformę jeśli chodzi o Polskę, bo wiele po prostu zagranicznych firm na rynku europejskim, no, nie ma takich dobrze rozwiniętych platform, dużo ludzi właśnie idzie w stronę Amazona, na przykład Niemcy mocno stoją Amazonem, u nas jednak te Allegro jest, stale się rozwija i może nie jest, jeśli chodzi o per capitał, e, taki du dumą narodową, ale na pewno sporo, części jeśli chodzi o podatki zostawia w naszym kraju i to jest godne po prostu pochwały i to jest też taki fajny e, wzór do naśladowania, że ciągle warto rozwijać, być innowacyjnym, a może kiedyś ktoś z nas będzie na szczycie. Ważnym sukcesem i takim można powiedzieć, związanym właśnie z konsekwencjami tego zachowania był program Allegro Smart, o którym wspominaliśmy na samym początku naszego podcastu. Trochę dalej zrobimy taką komercyjną reklamę tego programu. Ja osobiście korzystam z tego, jest to dość ciekawy program. Jest to program lojal lojalnościowy dla kupujących na platformie Allegro, który oferuje przede wszystkim darmową dostawę do tysięcy różnych punktów odbioru na terenie Polski albo dostawę kurierem. Albo dostawę, dajmy na to do paczkomatu, z którym, e, czyli impostu, tak, do punktów impostu, czy do innych punktów, od jakiejś kwoty zamówienia po prostu istnieje możliwość e, darmowej dostawy. Jest to taki benefit, tak, e, patrzymy sobie wtedy, że o, faktycznie nic nie płacę za dostawę, koszty tego nie są zbyt duże, koszty, opłata jest jedna, opłata jest stała na cały rok. Swojego czasu było coś takiego jak Allegro Smart Student, e, ono zostało wycofane, e, były to darmowe przesyłki studentom, więc to było bardzo ciekawe, tam chyba jakaś ograniczona Liczba była. Było Allegro Smart Family, chociaż Allegro się z tego wycofało. Jeśli się nie mylę, a przynajmniej moja rodzinka przestała korzystać z smarta, zostało im odcięte, więc podejrzewam, że globalnie zostało to po prostu wycofane, gdyż wtedy cała rodzina mogła z jednego abonamentu korzystać i paczki zamawiać. Obrzymią korzyścią właśnie było to, że paczka przychodzi za darmo, tak czyli myślimy sobie: o, to jest gratis, czyli dodatkowo motywujemy się do tego, że warto zamówić więcej, bo od jakiejś kwoty dostanę to za za darmo. Dodatkowym korzyściem, korzyścią przy posiadaniu Allegro Smart jest to, że dostajemy dodatkowe benefity, czyli Allegro współpracuje z różnymi firmami i dostajemy zniżki na różnego rodzaju produkty. Ale nie tylko. Są takie specjalne, organizowane tygodnie, kiedy dla uczestników Allegro Smart są organizowane specjalne promocje, gdzie rzeczy kupuje się tam po 30-40% taniej. Naprawdę, takie turbo wyprzedaże, limitowane sztuki, dajmy na to 200 zegarków, rzeczy rozchodzą się bardzo szybko, a można do aukcji, do zakupu podejść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy użytkownikiem właśnie Allegro Smart. Dzięki temu Allegro rozszerzyło w sumie swoją działalność ale i zwiększyło lojalnych klientów, bo skoro mam darmowe paczki w tym miejscu, to nie mam potrzeby, żeby wejść na inną stronę i szukać, gdzie ewentualnie dostanę podobną, podobną rzecz, może tam 5-10 zł taniej, ale będę musiał za przesyłkę zapłacić. Bardzo fajne rozwiązanie, myślę, które nisko kosztowo pomogło wzbudzić lojalność wśród klientów i regularny powrót, tak? czyli rekompensujemy prowizją ze sprzedaży ewentualne większe koszty związane z dostawą. Tak? A nie wszyscy ze smarta korzystają tak ochoczo czynnie, nie każdy co tydzień zamawia jakąś paczkę, więc sporo ludzi pewnie tego smarta ma, a po prostu z niego nie korzysta. Trochę jak z karnetami na siłowni, gdzie kupuje się karnet, a na siłowni pojawia się raz na miesiąc, tak? a abonament miesięczny jest co miesiąc odnawiany i wykupowany. Dodatkowym debiutem, giełd, debiutem, sukcesem, można powiedzieć, Allegro, o którym wspomnieliśmy chwilę wcześniej, jest debiut, debiut giełdowy. Było to w roku 2020. Allegro przeprowadziło jedno z największych debiutów w ogóle w historii Polski, co jest w sumie ciekawe, bo myślę, że do tej pory poruszaliśmy się w chmurach, poruszaliśmy się w internecie, a teraz przechodzimy na realne pieniądze i realne wartości, na giełdy papierów wartościowych, na coś, co tak naprawdę budzi respekt, jeśli chodzi o firmy. Wejście na giełdę zawsze kojarzy się z czymś dużym, tak? z poważnym projektem, który jest realizowany przez sporo czasu. Jeśli chodzi o wejście na giełdę, było to dokładnie 12 października. Przed debiutem wycena Allegro osiągnęła około 44 miliardy złotych, co uczyniło firmę jednym z najcenniejszych. Przedmi podmiotów, przedmiotów na polskiej giełdzie. Po pierwsze, dniu notowań wartość firmy przekroczyła 50 miliardów złotych, czyli w ciągu jednego dnia, dzięki temu, że firma została dopuszczona do zakupu części jej udziałów, bo tym właśnie są aukcje, zwiększyła swoją wartość o 6 miliardów złotych. Początkowo można było kupić akcję Allegro za 43 zł. W pierwszym dniu notowań akcja znacząco wzrosła, co tylko potwierdziło duże zainteresowanie inwestorów tą spółkę. Było to największe, było to nacechowane dużymi pozytywnymi emocjami. Fajnie można podejrzeć sobie na jakichś portalach związanych z wycenami akcji, w jaki sposób pikowała ta cena, bo w momencie publikacji, świeżo, po, że tak powiem, po. Rozpoczęciu emisji akcji, te ceny osiągnęły maksimum kwoty, która jest w ogóle w której w historii, tak naprawdę od tych trzech lat, gdzie Allegro była wyceniana. Debiut Allegro był największym IPO w Europie w 2020 roku i, tak jak wspomniałem, największym w historii GPW. Chwilę powiedzmy sobie, co to jest te IPO, bo jest to skrót od Initial Public Offering. Oznacza to pierwszą ofertę publiczną akcji spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jest to pewien taki proces, który ma na celu wniesienie dodatkowego kapitału do firmy, bo do tej pory firma była własnością prywatną. Dzięki sprzedaniu części udziałów, sprzedaniu części akcji, firma zyskała możliwość pozyskania kapitału właśnie od inwestorów. Publicznych. Kiedy spółka decyduje się na IPO, zwykle korzysta właśnie z usług banku inwestycyjnego, wystawienia się, wystawienia części swoich udziałów, dostaje za to kapitał, tak, który jest następnie pomnażany i wykorzystany do inwestycji, tak, taki można powiedzieć, że to był główny powód, jeśli chodzi o wyjście na giełdę firmy Allegro. Firma chciała się bardziej rozwijać, potrzebowała do tego kapitału, potrzebowała kapitału, żeby inwestować, dlatego też decydowała się na debut giełdowy, który zakończył się. Sukcesem. Reakcja inwestorów bardzo pozytywna. Wielu analityków eksportów branżowych przestrzegało Allegro jako właśnie takie potwierdzenie siły, jako pełną dominację na e, rynku e-commerce'owych e, I taki pozytywny sentyment wokół tej akcji krążył. Niemniej jednak, warto powiedzieć, że obecnie tam, no można powiedzieć, że obecnie, tak, w tym miesiącu e, nagrywamy to we wrześniu, w drugiej połowie września. Wycena akcji Allegro waha się. Tak, 32-33 zł, więc jest to poniżej ceny wywoławczej tych 43 zł, dużo poniżej maksimum, które firma osiągała a osiągnęła dokładnie 27 października 2020 roku, maksimum było 98 zł, więc jest to pewien zjazd. Ten poziom jest sprawdzie stale utrzymywany, on nie, już nie spada jakoś mocniej, drastycznie, jednak no, jest to mniej, aniżeli można było e, e, oczekiwać od tej spółki, więc mimo pozytywnego tutaj rozpoczęcia, e, na razie szukamy jeszcze tego e, happy endu w postaci rosnącej ceny firmy, rosnącej ceny akcji firmy Allegro. Kolejnym ważnym sukcesem było Ekspansja na inne produkty, inne kategorie produktów, o których oczywiście troszeczkę rozmawialiśmy wcześniej. Tak jak Krzysztof wspomniał, na samym początku historii Allegro, była to aukcja Golfa. Więc, jakby patrząc na to, jak to się wszystko rozwinęło, jak Allegro poszerzyło swoją ofertę wchodząc w różne segmenty rynku. Które tak naprawdę nigdy nie były na początku jego głównym celem, czyli to, co już mówiliśmy w poprzednich podcastach, że warto się zniszować na samym starcie, warto obrać jakąś niszę. Z tego, co przecież mówiła pracownica Allegro, że na początku to miało być czysto hobbystyczne, miejsce dla hobbystów. Tak naprawdę ta nisza może nieświadomie została wybrana. Oczywiście efekty są tego, jakie widzimy dzisiaj. Tak czy inaczej, ekspansja na inne kategorie produktów, takie jak moda, elektronika czy produkty do domu, są dzisiaj bardzo widoczne. Dużo ludzi zamawia po prostu dosłownie wszystko na Allegro. Tam jest, tam jest dosłownie wszystko dzisiaj. Kolejnym sukcesem było zaangażowanie w społeczność. Allegro prowadziło różne kampanie reklamowe, które zyskały uznanie wśród odbiorców, wśród internautów. Myślę, że na pewno, chociaż jedną, jakiś, jakiś spot reklamowy, szczególnie w okresie świątecznym, kojarzycie one, stały się ogromnym wiralem na YouTube, w internecie, dużo portali o tym pisało. Oczywiście też Allegro angażowało różnych aktorów, influencerów do tych spotów reklamowych, dzięki czemu ta wiralowość jeszcze była na wyższym poziomie. Jednak chyba. Zgodnie musimy przyznać, że Allegro ma czuja, jeśli chodzi o marketing, wie jak ugryźć temat, że nie jest to taki tandetyny marketing oparty tylko o typowe memy, ale też właśnie przedstawienie jakiś w sposób kreatywny, przy jakimś przesłaniem dawanie jakiejś wartości, chociażby właśnie wcześniej wspomnianych spotach reklamowych związanych z świętami. Kolejnym sukcesem Allegro... Yy, Sukcesem, a może tak można nawet to nazwać strategią, były inicjatywy ekologiczne. W odpowiedzi na rosnące obawy związane z ochroną środowiska, Allegro podjęło różne inicjatywy ekologiczne, także takie jak promocja opakowań wielokrotnego użytku czy wspieranie sprzedawców oferujących produkty ekologiczne. Wiadomo, że dzisiaj to też jest po prostu tak czysto biznesowo opłacalny ruch. Ale też myślę, że te różne akcje związane z ekologią wpisały się niejako w kulturę organizacyjną firmy, dzięki czemu promowanie jak najbardziej na plus, mimo, mimo oczywiście działań związanych no około kurierskich które Allegro też jest oczywiście powiązane bo gdyby Allegro nie było kurierzy by nie mieli pracy dzięki czemu te właśnie CO2 by nie było wytwarzane itd tak dalej mimo wszystko Allegro moim, moim zdaniem w ogólnym rozrachunku jeśli chodzi o kwestie społeczne jeśli chodzi o kwestie ekologiczne no to oczywiście na duży plus pokazują że chcą jakąś cegiełkę włożyć do tego całego ekosystemu i pokazać, że warto dbać o naszą planetę. Tu akurat z drugiej strony na to patrząc, faktycznie, kurierzy to jest CO2. Z drugiej strony, gdyby każdy po swoją paczkę miał przyjechać do sklepu samochodem, no to ona też by sporo kosztowało, tak? Więc to jest jeden samochód, który od sklepu pokonuje trasę najczęściej po określonym regionie, a nie jest Kilku konsumentów, którzy przyjeżdżają do sklepu, więc to już kwestia jest jakiejś tutaj kalkulacji, którą pewnie ciężko jest wyszacować, ale gdzieś tutaj, w tym perspektywie ekologicznej, zgadzam się, że Allegro zachowuje dobro, twarz, też jakichś dużych skandalów nie mamy związanych właśnie z ekologią, tak jak było w przypadku, dajmy na to, poprzedniego podcastu Disneya, czy wcześniej McDonalda. Jeśli chodzi o na pewno sukces albo fajną politykę związaną z tym, w jaki sposób Allegro się rozwija i posługuje. Oczywiście, wsparcie dla sprzedawców jest tutaj znaczące. Są różnego rodzaju tutoriale, narzędzia, usługi mające na celu właśnie wsparcie sprzedawców w tym, w jaki sposób dodawać szybciej ogłoszenia, w jaki sposób to robić, w jaki sposób pozycjonować, jakie są programy partnerskie możliwe, jeśli jesteś sprzedawcą do wejścia w to. Więc zasób tego zachęt, zachęt różnych i takiego wsparcia merytorycznego związanego z wejściem na rynek sprzedaży e-commerce jest dość spory, więc niewątpliwie jest to również fajne jeśli chodzi o wsparcie partnerów. Myślę, że tym podsumowaniem związanym z sukcesami jesteśmy w stanie zakończyć jedną z części naszego dzisiejszego podcastu, a mianowicie części związanej z taką ogólnym kontekstem firmy. Zawsze staramy się podczas podcastu przekazać Wam trochę wiedzy dziedzinowej, coś jakiś temat rozszerzyć, trochę dopowiedzieć z takich właśnie tematów biznesowych. I dzisiaj już wcześniej wspominaliśmy, że Allegro jest jednym z największych firm posiadających dużą liczbę danych. I właśnie na tym chcielibyśmy się chwilę poszerzyć, na tym. Jak to jest ważne, by dane w firmie interpretować w sposób poprawny, analizować, przechowywać? i je po prostu wykorzystywać. Jest to taki trend w sumie związany też i z moją pracą, z tym, co czym się zawodowo zajmuję. E, wspieram różnego rodzaju usługi Business Intelligence, e, zwane potocznie BI. Są to wszelkie rodzaju usługi, które nastawiają się na to, że mamy coraz więcej danych, mamy olbrzymie pokłady danych, potrzebujemy wyczerpać z nich jakiekolwiek informacje, które mogą być kluczowe dla naszego biznesu. Te informacje przetworzyć, zyskać z nich właśnie wiedzę jako ten trzeci krok Dane, informacja, wiedza, a na podstawie wiedzy, którą niosą z sobą dane, doświadczenie przełożonych wyciągnąć e, potrzebne wnioski i przejść do decyzji, tak? Czyli świadomie prowadzić swój biznes. Jeśli chodzi o operacje na danych serwisów e-commerce takich jak Allegro, e, obejmuje on szeroki zakres różnego rodzaju działań. O kilku postaramy się opowiedzieć, opowiedzieć w jaki sposób się to robi, jakich narzędzi można używać i nie tylko jeśli chodzi o duży biznes, to można robić przy małym, prostym biznesie. O czym myślę pewnie z nich, a tym również tam chwilę wstawkę opowiemy, że jest to ważne do świadomego właśnie takiego można powiedzieć prowadzenia biznesu z nawigacją. To tak jakbyśmy płynęli statkiem i trochę na czuja na własne, że tak powiem, widzi mi się, kierowali naszym kursem. A fajnie mieć czy pod ręką mapę, czy kompas, który będzie pokazywał nam zmieniające się rzeczy, a najlepiej w ogóle jakąś taką pogodę, która powie nam, czy będzie sztorm, czy będzie padało, czy będzie słoneczko świeciło. Takie informacje pomagają statku płynąć i tak samo dane i informacje z danych pomagają biznesowi się utrzymać i ten biznes płynnie prowadzić. Jeśli chodzi o kilka typowych operacji, które można przeprowadzać na danych dotyczących platform, są to pewne typy, można powiedzieć, analiz, które pomagają portalowi się rozrastać. Pierwszy typem jest analiza sprzedaży. Jest to monitorowanie i analiza danych dotyczących sprzedaży. Pozwala ona na identyfikację najlepiej sprzedających się produktów. Możemy dzięki temu wyłapać, jakie są sezonowe trendy, możemy zrozumieć, jakie kategorie produktów przynoszą największy dochód, co niewątpliwie może wpłynąć nam na to, na co chcemy się nastawiać, tak? co dodatkowo promować, co jest naszą mocną stroną. Dodatkową możliwością, jeśli chodzi o różnego rodzaju analizy, jest analiza koszyka zakupowego. Pozwala ona na identyfikację produktów, które często są kupowane razem, tak? Czyli dajmy na to, chciałbym kupić szczotkę do oczesania włosów, ale również chciałbym kupić suszarkę, tak? Często wtedy jesteśmy w stanie połączyć te produkty w jednej aukcji, albo stworzyć jakąś taką promocję dotyczącą tych, grupy tych produktów i zaoferować jakoś atrakcyjnie do klienta, bo widzimy, że jest pewien taki schemat, kupowania tych dwóch rzeczy. Takie właśnie informacje mogą właśnie zostać wykorzystane do rekomendacji produktów, do tworzenia promocji. Tutaj druga polecajka w tym podcaście jeśli chodzi o książki, polecam bardzo serdecznie książkę Siła Nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy, i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Rewelacyjna książka przeczytałem ją raz, poleciłem znajomemu, również ją przeczytał, znajomemu, który by the way będzie ten podcast e, następnie montował e, i edytował. Relacyjna książka, pokazane właśnie w jaki sposób podejmujemy decyzje emocjonalnie, w jaki sposób mamy swoje nawyki. Pokazane również w tej książce są pewne analizy, takie pierwsze dotyczące koszyka zakupów: że pewna firma właśnie tworząca takie analizy potrafiła wysłać 16-letniej dziewczynie kupony na zakup Pampersów dla dzieci na podstawie jej koszyka zakupów. Wyłapywała schemat, że e, dajmy na to e, kobiety będące w ciąży e, mają predyspozycję do kupowania większej liczby kosmetyków, dlatego też prognozowała i wysyłała, że tak powiem, zawczasu pewne kupony, które miały na celu skłonić do robienia zakupów. No to już się zaczyna robić chore, jaka to jest inwigilacja, jeśli chodzi o pewnego rodzaju dane i, e, i analizy, ale na pewno spotkaliście się z tym, widzicie, jakie reklamy wam się pojawiają po zakupowaniu pewnych rzeczy, a często prawdopodobnie. Są one spójne z tym, czego akurat potrzebujecie. Jeśli chodzi o trzeci rodzaj analizy, jest to pewna optymalizacja cen. Możemy analizować dane, możemy dynamicznie dostosowywać ceny w oparciu o popyt, konkurencję. Czyli dajmy na to, widzimy, że coś jest wystawione za, ma, za, za małą kwotę, podnosimy ją, bo patrzymy, że ona, ta rzecz sprzedaje się zbyt dużo. Prawo popytu i podaży jak najbardziej działa i możemy e, nim się posługiwać. Dodatkowo możemy prognozować zapasy produktu, które potrzebujemy do, że tak powiem, przygotowania do, 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 można powiedzieć, przygotowania do sprzedaży, tak? Na podstawie historycznych danych o sprzedaży możemy prognozować zapotrzebowanie na produkty i optymalizować zarządzanie z zapasami. Może to być, dajmy na to, miesięczne zapotrzebowanie, tak? W zimę sprzedajemy innego rodzaju produkta niż sprzedajemy w lato, tak? Zmieniajmy swoje zasoby, jakby można powiedzieć, zmieniajmy tu trend, jeśli chodzi o pewne rodzaju miesiące. Ocena efektywności kampanii marketingowych, myślę, że Nikhat pewnie chętnie byś o tym powiedział, podczas swojego no, biznesu, tak, jeśli chodzi o e, swoją restaurację, ale i podczas twojej działalności mediowej oceniałeś swoją efektywność różnych kampanii mediowych, mediowych które prowadziłeś? Tak, oczywiście, oceniałem na podstawie chociażby danych e, z Facebook Manager, e, czy właśnie też na no, takich jakby w zależności też jaka była kampania reklamowa, jaki miała cel jeśli chodziło o moją działalność w biznes w dressach, to takim bardzo dobrym wyznacznikiem jest to, czy po prostu film osiąga duże wyświetlenia, i to wtedy jest wyznacznikiem tego, jak odbiorcy chcą jakie treści, jak montować filmy, jak dostosowywać właśnie te treści. Jeśli chodzi o bezpośrednio takie kampanie marketingowe gdzie używam płatnych reklam, to tutaj wiadomo konwersja, czy, czy wejście na stronę, czy dodanie do koszyka. Czy po prostu kliknięcie, jeśli chodzi o restaurację, to kliknięcie na mapie Google, bo też taka informacja można otrzymać. O których narzędziach będziemy mówić za parę minut. Dokładnie. Jeśli chodzi o różnego rodzaju analizy, myślę, że taką fajną podsumowującą, te wszystkie pozostałe, o których przed chwilą wspomniałem, jest segmentacja klientów. Na podstawie danych zakupowych możemy segmentować klientów według różnych kryteriów, np. częstotliwości zakupów, wartości zakupów czy preferencji produktowych. Tak, segmentacja klienta polega na podziale ogólnej populacji klientów lub potencjalnych klientów na mniejsze, odmienne, charakteryzujące się grupy czyli tak zwane segmenty. Ja to też nazywam tak zamiennie niszą, bo to jest oczywiście też powiązane z tym, Właśnie grupy, które mają potrzebne podobne potrzeby, zachowania lub charakterystyki. Celem takiej segmentacji jest umożliwienie firmom skuteczniejsze docieranie do swoich klientów poprzez dostosowanie ofert, komunikatów marketingowych oraz strategii sprzedaży do konkretnych grup odbiorców. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że mając niszę, znając swoją niszę. Znając potrzeby swojej niszy, wiesz jaki dostosować komunikat marketingowy, jak dostosować kreację marketingową, a także po prostu wcielić się w potencjalnego klienta, znaleźć jego potrzeby, znaleźć jego ból, bo zazwyczaj biznes skupia się na trzech jakby segmentach: jeśli chodzi o pieniądze, zdrowie lub około rozrywkę i właśnie te trzy branże są jakokolwiek powiązane, Allegro tak naprawdę dostarcza w trzech kategoriach, jeśli można zobaczyć e, po, po, podział ten. E, jeśli, jeśli chodzi o samą taką segmentację i zniszowanie się, może być ona przeprowadzona na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej na starcie jest to demograficzne, czyli podział na podstawie cech takich jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód, status rodzinny, dochody i tym podobne. Kolejnym takim kryterium jest geograficzne, podział według lokalizacji, np. regionów, miast, krajów, czy stref klimatycznych. Kolejnym to psychograficzne, bazuje na stylu życia, osobowości, wartościach czy zainteresowaniach. Behawioralne, oparte na konkretnej postawie lub zachowaniu konsumenta. Czyli np. przykład częstotliwości zakupów, będącym lojalności marki, gotowość do zakupu czy reakcji na promocję. Opierające się na potrzebach to jest kolejna kategoria. Ona się koncentruje na konkretnych potrzebach lub problemach, które produkt lub usługa firmy może rozwiązać. Opierające się na korzyściach to jest ostatnia kryterium. I ono się skupia na grupach klientów, które szukają określonych korzyści z produktu lub usługi. To jest to po części, co na początku tak zacząłem tłumaczyć czyli po prostu szukanie niszy, rozwiązanie problemu danej grupy odbiorców, potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani daną usługą, rozwiązanie danego problemu lub dostarczenie danej korzyści. No dobra. Ale po co właściwie nam tworzyć pewną segmentację? Po co nam działać na danych? Po co nam sprawdzać pewne rzeczy? Mamy tak naprawdę cztery główne czynniki, cztery główne korzyści, jakie płynie, płyną z segmentacji klienta. Pierwsze to jest skuteczny marketing. Tworzymy spersonalizowane kampanie reklamowe, czyli konkretnie trafiamy do konkretnego klienta, do konkretnego segmentu, co zwykle przekłada się na wyższą skuteczność działań marketingowych. Dodatkowo możemy zoptymalizować ofertę, tak? czyli zmieniamy, dostosowujemy swoje produkty do konkret potrzebnych segmentów klientów. Po trzecie, zwiększamy lojalność. Ponieważ dostosowujemy ofertę do ludzi, czyli oni, że tak powiem, widzą, że firma się stara, że działamy, by im było lepiej, dlatego też ich lojalność najczęściej wzrasta. Kolejną opcją jest zwiększenie konkurencyjności. Jeśli widzimy pewne zmiany i zależności wcześniej, jesteśmy krok przed konkurencją, która no, tak naprawdę z nami rywalizuje, tak o tego klienta, więc skoro jesteśmy w stanie ich wyprzedzić właśnie poprzez analizę danych. Czemu tego nie zrobić? Kluczem do takiej skutecznej segmentacji do konkretnego zniszowania się jest bardzo głębokie zrozumienie potrzeb, zachowań, klientów oraz zdolności do tego przekształ przekształcenia tych wglądów w konkretne działania marketingowe, sprzedażowe oraz biznesowe, ale w jaki sposób w ogóle to się wszystko odbywa? Na początku następuje określenie celów segmentacji przed rozpoczęciem procesu segmentacji ważne jest określenie, dlaczego chcesz podzielić swoją bazę klientów na segmenty. Czy to jest w ogóle potrzebne do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych? Czy może chcesz lepiej zrozumieć różnorodność swoich klientów? Czy po prostu też chcesz wprowadzić jakąś nową usługę, nowy produkt i ta część klientów może być potencjalnie zainteresowana? Następnie następuje gromadzenie oraz analiza danych. Zbieranie dostępnych danych na temat swoich klientów. Mogą to być właśnie dane demograficzne, dane o zakupach, dane także z badań rynkowych, informacje z mediów społecznościowych i tym podobne, bo dzisiaj tak naprawdę kto ma dane, ten rządzi to jest ropa XXI wieku. I analizując te dane, można po prostu zidentyfikować różne wzory, tendencje, przedstawić różne modele. Następnie wybieramy kryterium segmentacji. Na podstawie zgromadzonych danych decydujemy, jakie kryteria będą po prostu najbardziej odpowiednie dla Twojego celu, tej niszowości segmentacji. To może obejmować segmentację demograficzną, geograficzną, psychograficzną, behawioralną, czyli te kategorie, o których wspominałem przed chwilą. No i dochodzimy do momentu, gdzie trzeba utworzyć ten segment, gdzie trzeba już stworzyć tę niszę. Na podstawie wybranych kryteriów, dzielimy swoją bazę klientów na konkretne segmenty. Każdy segment powinien być jasno zdefiniowany i różnić się od tych innych segmentów, aby. Pewne grupy były dla pewnych produktów i będziemy testować, czy po prostu to działa, czy wyliczenia, czy badania rynku są zgodne z naszą teorią i potem naszym działaniem. Następnie dochodzi właśnie do oceny i walidacji segmentów. Sprawdzamy, czy to wszystko jest spójne, czy, czy ma to w ogóle sens dla naszego biznesu, czy wystarczająco ta segmentacja. Jest duża, aby była wartościowa dla, dla naszych perspektyw biznesowych, ale także dostatecznie zróżnicowana, jeśli chodzi o to, aby traktować personalnie klienta, aby ten klient czuł się potraktowany jeden na jeden, bo bardzo dużo ludzi dzięki temu dokonuje zakupu, ponieważ są traktowani indywidualnie. I tak, oczywiście, nie chodzi mi o to choć jeśli jesteś małą firmą, jest to bardzo wskazane, że prowadzić rozmowy jeden na jeden. Wiadomo, będąc takim gigantem jak Allegro, tu chodzi bardziej o personalizację produktów, czy właśnie na podstawie geograficznym. Następnie dochodzi do opracowania strategii dla każdego segmentu. Jest to bardzo ważny element ze względu na to, że gdy znamy swoje segmenty, możemy opracować konkretny plan działania Kategorii marketingowej, sprzedażowej lub innych działań skierowanych specyficznie już do każdej z tych grup. Następnie, nas, właśnie mamy do zdarzenia, jeśli chodzi o implementację, o, o monitorowanie, o sprawdzenie tego, jak to działa, jaka jest efektywność naszych działań, naszej segmentacji, czy komunikacja jest skuteczna. Czy docieramy do odpowiedniej grupy odbiorców, czy do odpowiedniej grupy klientów, czy może nastąpiły jakieś po prostu błędy i czy trzeba to skorygować? Czy sprzedaż wzrasta, czy nasze cel, czy nasz właśnie kierunek, czy idziemy po prostu w dobrą stronę? Na końcu dostosowujemy, optymalizujemy, czyli to, co działa w biznesie, staramy się skalować na podstawie zebranych informacji. A także obserwacji, dokonujemy różnych niezbędnych modyfikacji, aby ta strategia segmentacji, strategia zniszowania się była skuteczna i przynosiła jak największe zyski i zdobywała kolejnych klientów w konkretnej niszy, bo to jest po prostu bardzo ważne jeśli chodzi o początkowe stadium rozwoju firmy, a potem w kolejnych etapach poszerzanie to. To jest ten sam model, tylko po prostu przenosimy to na inną usługę czy produkt. No dobrze, ale czy muszę być dużą firmą, muszę inwestować dużą liczbę środków, by taką analizę prowadzić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że nie. Tak, najprościej mówiąc, wystarczyłaby kartka papieru i notowanie sobie po prostu poszczególnych rzeczy, szczególnie w kontekście małego biznesu. Jednak Ok, nie ograniczajmy się do kartki papieru, wystarczy podstawowy program jakim jest Excel pewne rzeczy możemy sobie notować, dzięki czemu będziemy w przyszłości w stanie je sprawdzić, czyli no po, po prostu zostaną z nami na dłużej. Będziemy w stanie porównać pewne liczby, które były gromadzone przez nas przez pewien okres, a następnie, jeśli będzie taka potrzeba, będziemy mogli to wizualizować, czy to właśnie bezpośrednio w programie Excel, czy przez jakieś specjalne narzędzie związane z właśnie z wizualizacją danych, jak Power BI. I myślę, że to jest fajny przykład teraz do chwile poruszenia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie danych i przygotowywanie, swojego czasu z nichatem prowadziliśmy projekt, gdzie na potrzeby jego biznesu przygotowałem mu specjalny arkusz taki kalkulacyjny w Excelu, gdzie regularnie skupiał się na wprowadzaniu Faktur, zarówno, że tak powiem, takich związanych jak z jakimiś zakupami produktów, ale również z kosztami utrzymania biznesu. Dzięki temu poprzez regularny proces zbierania danych udało nam się takimi organicznymi działaniami naszymi stworzyć system. Który był w stanie powiedzieć nam, w jaki sposób zmienia się tendencja sprzedażowa, jak wyglądają trendy, które miesiące są lepsze, jakie produkty się sprzedają, jakie koszty stanowią kluczowy udział, w jaki sposób można optymalizować koszty. Więc takie działanie, jeśli chodzi o biznes, myślę, że jest efektywne, nawet efektywne i pomocne, nawet jeśli chodzi o niezbyt duży biznes. Zgadzasz się ze mną, Michał? Tak, oczywiście zgadzam się, i myślę, że w większości przypadków, gdzieś w ogóle doczytałem się jakiś badań że ponad 90% małych przedsiębiorstw nie prowadzi Excela, nie prowadzi kalkulacji, bo zdają się w 100% na księgowości. A księgowość nie jest od tego, aby być Twoim doradcą finansowym, a żeby po prostu policzyć, ile masz do zapłacenia podatku. I tak naprawdę większość księgowych nie ma wykształcenia, jeśli chodzi o doradztwo podatkowe, więc w tej kwestii także ci nie doradzi. Może na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu różnych klientów podpowiedzieć, jakie rozwiązanie będzie. Dla Ciebie optymalne, jednak docelowo, wiadomo, warto się do, dostać, u, u, jakby wziąć usługę doradcy podatkowego. Ale wracając bezpośrednio do takich danych Excelowych, jest to oczywiście bardzo przydatna informacja, też pokazuje w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, przy rosnącej, czy może jak dzisiaj słyszycie, to już spadającej inflacji. Patrząc na działania naszych wspaniałych polityków, to tutaj, tutaj te dane właśnie są w małych biznesach kluczowe przy chociażby planowaniu prywatnego budżetu. W małych firmach, często prowadząc jednoosobowe działalności gospodarcze, ten pieniądz jest płynny i ciężko po prostu rozgospodarować i wypłacić sobie jakieś wynagrodzenia bo tu idzie na sprawy prywatne, tu idzie na sprawy firmowe, okazuje się nagle, że jest zadłużenie i jest problem, bo za dużo się wydało na prywatne rzeczy. A mając Excel, mając pewne wyliczenia, wiesz miesiąc w miesiąc, jakie masz koszty stałe, ile ci to będzie kosztowało, a także jeśli prowadzisz zmienno sezonowy, na przykład biznes, to wiesz, jak się szykować na, na zbliżające się tygodnie. Czy też czy robić podwyżkę, czy może, kto wie, obniżać ceny? Tak, zdecydowanie polecam każdemu w formie nawet takiej podstawowej, po prostu. Notować swoje zyski oraz y, koszty. Dokładnie. Ta podstawowa forma Excel Power BI jest y, obecnie darmowa, jeśli chodzi o programowanie. E, no faktycznie trzeba mieć licencję 365 Microsoftu, ale jeszcze tak powiem, są to programy kontakty pilne, można je ze sobą połączyć i można fajne, że tak powiem, informacje z tego wyciągać regularnie. A jeśli nie, no to prosta tabelka Excela, rzeczy zbierać i podsumowywać. Oczywiście z każdym kolejnym krokiem rozwoju biznesu, będą rozrastały się również e, wszelkiego rodzaju systemy. Czy to będzie oprogramowanie do analizy statystycznej z wykorzystaniem, dajmy na to języka programowania, e, czy różne narzędzia do analizy statystycznej, czy to będą systemy CRM, czyli takie można powiedzieć e, Customer Relationship Management, czyli takie wyklikiwane, pokazujące relacje pomiędzy różnymi działami, e, czy to będą bazy danych już w kolejnym stopniu rozwoju, tak, nie pojedyncza tabela, w, tabelka w Excelu, a kilka tabel powiązanych z sobą, pokazujące pewne rzeczy, e, czy to będą narzędzia marketingowe, z których będziemy mie mieli dane, e, czy platforma analityki internetowej, chyba takie właśnie najciekawsze, jeśli chodzi o to, co Nihat przed chwilą wspomniałeś, jeśli chodzi o ruch na stronie, tak, jeśli jesteś twórcą internetowym, e, czy tworzysz produkt internetowy, e, czy nawet reklamujesz się w sieci, no to platforma analityki internetowej chyba dobrą robotę robił, co? E, tak, oczywiście, jeśli chodzi o Google Analytics, czy Facebook Pixel, jest to niezbędne i bardzo dużo firm, które raczkuje w e-commerce nie ma tego, nie ma tej świadomości, potem przychodzi ktoś odpowiedzialny za, za te tematy płaci, dostaje wynagrodzenie w dziesiątkach tysięcy złotych i pierwsze podstawowe właśnie taka Taka umiejętność to jest to, że podłączyć Google Analytics czy Facebook Pixel. On zbiera ogromną ilość danych, daje ogromną wiedzę o właśnie demografii czy lokalizacji klientów oraz osób, które wchodzą po prostu na naszą stronę internetową, czyli też potencjalni po prostu klienci czy kupujący naszą usługę czy produkt. I to nie tylko w branży takiej typowo cyfrowej, jaką ja się zajmuję, ale też w takim chłodnym, typowym e-commerce w sprzedaży chociażby śrubek, czy, czy jakichś innych takich rzeczy, typowo dla nas kojarzących się z czymś takim przemysłowym, twardym. No to jest ogromna wartość, jeśli chodzi o dane i o tym, jak dany klient się zachowuje i jakie daje możliwości zakupowe, przychodowe. Dobrze. To na tym zakończmy temat danych. Myślę, że jeśli dotrwaliście już do tego momentu po naszego podcastu, zdajecie sobie sprawę, że jest to często czynnik, który może wypnąć Was kilka kroków do przodu. Skoro większość początkujących nowych firm danych nie bada, możecie być pionierami, jeśli chodzi o Waszą niszę związaną z biznesem, jeśli chodzi o właśnie analizę i dobrą interpretację tych danych i rozwijanie swoich usług. Przejdźmy do ostatniej kwestii związanej z Allegro, którą w każdym podcaście też staramy się tutaj jakby umieszczać. Chodzi o współpracę, a naszym zdaniem jedną z najważniejszych współpracy, jeśli chodzi o firmę Allegro, jest współpraca z firmą Impost. Współpraca między Allegro i Impost to kluczowy element funkcjonowania e-commerce w Polsce. Wielu klientów Allegro korzysta z usług Impostu, zwłaszcza z automatów paczkowych, które stały się wygodnym i popularnym sposobem odbioru zakupionych produktów. No to jest akurat bardzo ciekawe, bo Impost jest młodszy niż Allegro. Paczkomatów mamy multum, jeśli chodzi o nasze otoczenie. Na moim osiedlu znajduje się chyba z cztery przynajmniej Impostów się znajdują. Więc jest to bardzo ciekawy pomysł, bardzo prosty, ale myślę, że o tym kiedyś w innym podcaście powiemy. W jaki sposób wygląda współpraca między Allegro a Impostem? Powiemy teraz o kilku takich głównych aspektach. Pierwsze automaty paczkowe. Impost oferuje sieć automatów paczkowych rozlokowanych w całej Polsce. Dzięki nim klienci Allegro mogą odbierać zakupy w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, bez konieczności oczekiwania na kuriera. Kiedy chcesz, podchodzisz, wpisujesz kod, paczuszkę wyciągasz i jesteś zadowolony. Dzięki temu użytkownicy Allegro e, są bardziej elastyczni. Łatwiej im jest wybrać ten sposób dostawy, to jest od nich zależne. Nie muszą że tak powiem czekać na kuriera, kurier nie zostawi im paczki pod ziemią, więc to jest to olbrzymi plus, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa klientów Allegro. Dodatkową opcją współpracy jest właśnie Allegro Smart, o którym wcześniej wspominaliśmy. Jest to ten program lojalnościowy, dzięki temu mamy właśnie darmową dostawę do punktów impostu. E, integracja właśnie dzięki. Można powiedzieć, integracja w ramach tego pro, programu Smart pozwala Allegro na oferowanie szybciej i bardziej wygodnej dostawy. Zwiększa to po prostu atrakcyjność oferty dla klientów. Systemy są bardzo interaktywne, jeśli chodzi o wymianę, dajmy na to numeru paczek czy kody generowane, więc jest to po prostu przyjemne, jeśli chodzi o użytkowanie. A jeszcze tak nawiązując do paczkomatów, to właśnie teraz nie wiem czy zauważyłeś Krzysiek, ale ale grocha swoje paczkomaty w ogóle zaczęło umieszczać takie zielone. Nie wiem czy to jest jakoś tam, oni mają jakiś na to patent, czy po prostu jak to działa. No, zauważyłem, że coraz, coraz więcej tego jest. To też fajnie się właśnie rozwija w tym kierunku. Słyszałem e, nie wiem na ile to jest potwierdzona informacja, że właśnie współpraca Impostu i Allegro jest taka dość mocno zawieszona temu Allegro, i zaczyna iść w swoje paczkomaty, bo nie wiadomo, czy Impost nie będzie chciał z większym graczem trochę się połączyć bardziej międzynarodowym, bo działalność Impostu nie ogranicza się tylko do Polski i teraz już stawiają te paczkomaty. No po prostu w Europie, tak? E, są coraz częściej rozlokowane. E, nie wiem, czy to się nie wiąże z tym, że Impost zamierza wejść albo już tam jakieś takie pierwsze kroki są poczynione, by wejść w współpracę z Amazonem jako takim bardziej globalnym partnerem. Jest to ciekawy grecz, tak, a model Impostu, jeśli chodzi o technologię i biznes jest na tyle ciekawy, że jest po prostu łatwy do skalowania, tak, jeśli chodzi o usługę, więc obawiam się, że z tego to wynika, ale też widziałem, że i DHL swoje takie paczkomaty ala stawia, no ale w kontekście właśnie tej współpracy, no to na pewno w tym smarcie mamy możliwość właśnie korzystania z no impostów tak, spaczkomatów, no ogranicza to koszty jednej drugiej spółki, sprawia, że biznes ten jakby kołem się toczy, tak, wybierając usługi jednej firmy, wybieram usługi też drugiej firmy, więc no tyle tylko i korzystać. Kolejnym ważnym takim aspektem jest integracja na poziomie technologicznym. Systemy Allegro i Impostu są zintegrowane, o czym Krzysztof przed chwilą właśnie wspomniał. Ułatwia to sprzedawcom proces wysyłki. Po sprzedaży produktu, sprzedawcy mogą w bardzo prosty sposób wygenerować etykietę przesyłki dla InPostu, co przyspiesza i upraszcza proces wysyłki. Korzyścią jest to, że dzięki tej integracji sprzedawcy oszczędzają czas na przygotowanie przesyłek a klienci otrzymują swoje zakupy bardzo, bardzo szybko. Kolejnym i ostatnim ważnym takim aspektem jest rozwój oraz innowacje. Współpraca między dwoma firmami nie ogranicza się tylko do obecnych usług. Allegro i Impost często testują, wprowadzają nowe rozwiązania, które mają na celu usprawnienie procesu dostawy. Dzięki tej bliskiej współpracy obie firmy mogą coraz szybciej reagować na potrzeby rynku oraz wprowadzać innowacje, które zwiększają komfort zakupów dla użytkowników. Czego jesteśmy żywym przykładem, wspominaliśmy to już nieraz w podcaście, że zamawiasz coś z Allegro i potrafisz mieć w ciągu dwóch dni już paczkę, co jest naprawdę bardzo dużym komfortem, przyspieszającym też użytkowanie danych rzeczy, czy po prostu robienie pewnych zakupów w internecie. Podsumowując, współpraca między Allegro a Impostem jest kluczowa dla funkcjonowania e-commerce w Polsce. To jest fakt, to jest niepodważalny fakt. Oferuje ona użytkownikom wygodę, szybkość oraz różnorodność opcji dostawy, co przekłada się na lepsze doświadczenie zakupowe, o czym również mówiliśmy przez praktycznie cały podcast: bo Allegro oraz Impost to jest bardzo dobre połączenie dokładnie. Szybka płatność, szybkie wyszukiwanie o, od tego w sumie powinniśmy zacząć. Szybkie wyszukiwanie, szybkie research informacji, szybko wybieramy, dokonujemy szybkiej płatności, a następnie paczkę również szybko, powtórzę to po raz piąty, otrzymujemy w macie, Jesteśmy w stanie ją odebrać. Mega ciekawy proces, jak w ciągu 48 godzin najczęściej można dostać coś, czego potrzebujemy dość pilnie. Jeśli chodzi o najważniejsze lekcje, jakie z historii Allegro możemy... no... Wyczytać, wy, tutaj wywnioskować. Jest ich 10, więc krótko jeszcze przy, tutaj przy, przytoczymy. Możemy powiedzieć, że to jest takich 10 przykazań firmy Allegro. Pierwszą z nich jest zrozumienie potrzeb rynku. Kiedy Allegro powstawało, rynek e-commerce w Polsce był w fazie początkowej. Twórcy serwisu dostrzegli potrzebę stworzenia platformy umożliwiającej łatwą i bezpieczną wymianę towarów między użytkownikami. Drugim przykazaniem było jest innowacyjność. Allegro nieustannie wprowadzało innowacje i dostosowywało się do zmieniających się potrzeb swoich użytkowników, co pozwoliło firmie na utrzymaniu pozycji lidera. Trzecim przykazaniem jest budowanie zaufania. W erze, gdy wiele osób było nieufnych, jeśli chodzi o zakupy online, czyli początek XXI wieku, Allegro inwestowało w mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo transakcji, budujące zaufanie do platformy. Kolejnym przykazaniem jest inwestycja w reklamę oraz marketing. Na początku marketing szeptany, czyli opieranie się na rekomendacjach użytkowników, następnie ogromne kampanie reklamowe, które budowały świadomość marki, przyciągały nowych klientów. Szóstym punktem, jeśli chodzi o przykazania Allegro, jest w rozwój w oparciu o dane. Trochę miejsca na to poświęciliśmy, mam nadzieję, że dzięki temu rozwinięciu jesteście w stanie stwierdzić, że właśnie dane pomagają poznać Allegro zachowanie uczestników. Allegro jest w stanie dostosować swoje usługi i ofertę do potrzeb klientów, dzięki czemu stale jest w stanie się zmieniać. Dodatkowo, dzięki tym danym, ale poniekąd można powiedzieć z uwagi na różne zmieniające się trendy, Allegro stale rozszerza swoją ofertę. Allegro z czasem poszerzyło swoją ofertę o nowe kategorie produktów czy usług, pozwoliło na to, to na przyciągnięcie więcej, większej liczby uczestników. Dbałość o jakość obsługi klienta. Tutaj Allegro zawsze stawiało to jako priorytet, jeśli chodzi o obsługę klienta. To było dla nich jedną z ważniejszych rzeczy, co oczywiście przekładało się na lojalność użytkowników i stałe powroty na platformę. Czego jestem po prostu żywym przykładem, bo z Allegro korzystałem i korzystać będę. Kolejnym przekazaniem jest to, że Allegro adaptowało się do zmieniających się warunków rynkowych sezony, święta, pandemia COVID-19 w obliczu różnych okoliczności Allegro potrafiło dostosowywać się do nowych realiów. Oferując odpowiednie promocje, produkty, usługi czy tak jak w przypadku pandemii szybkie dostawy. Ważnym punktem i dziewiątym przykazaniem będzie skupienie na wartości dodanej. Prowadzenie takich usług jak Allegro Smart pokazuje, że firma była skoncentrowana na dostarczeniu dodatkowej wartości swoim klientom. Ostatnią wartością, ostatnim takim przykazaniem jest wspieranie sprzedawców, czyli partnerów, którzy niewątpliwie duże, duże klu roboty, jaką jeśli chodzi o serwis i sprzedaż, odbywają. Allegro dostarczyło sprzedawcom narzędzia i zasoby niezbędne do rozwoju ich biznesu w ramach platformy, co przekładało się na wzajemne korzyści. Jak widzicie, temat był bardzo ciekawy, mimo tego, że na początku Krzysztof wspomniał, że mało danych, mało wywiadów, mało informacji było o Allegro. Staraliśmy się to przerobić jak najbardziej szczegółowo, ze względu na to, że jesteśmy, myślę, prekursorem, jeśli chodzi o poruszenie tego tematu. Wiele pewnie potem te tematów, podcastów, artykułów będzie, mam nadzieję, opartych o też nasz podcast. I już tak nie przedłużając, bo wyjdzie pewnie około 2 godzin słuchowiska. Dzięki bardzo za odsłuchanie. Może obejrzenie na YouTube, jeśli ktoś miał guilty pleasure w tym temacie. I zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek. A o czym będzie? No to już zobaczycie za dwa tygodnie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia mówił Nihat Sen i Krzysztof Paniatowski. Dzięki bardzo.